Co robi raper w kuchni? Cześć, witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to Biznes 2.0, czyli ten program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś będzie łatwo, miło i przyjemnie, ponieważ będę mówić o swoich życiowych, biznesowych nawykach. Niektóre nie są biznesowe, ale wpływają na biznes. Będę tłumaczyć, dlaczego takie mam i one są dziwne. W sensie wybrałem te najdziwniejsze. Ja ogólnie jestem dziwny człowiek i myślę, że to w jakimś sensie może dać do myślenia. Niektórzy z Was na pewno uznają, że część z tych nawyków jest głupia, idiotyczna albo nierealna do wprowadzenia na przykład w Waszym życiu. I to też będzie spoko, ponieważ to skłoni do refleksji. I nie chciałbym tym odcinkiem wmawiać ludziom, że mają żyć identycznie jak ja i mieć takie same dziwne nawyki, tylko żeby przemyśleli swoje status quo takie życiowe, na zasadzie, że my często robimy różne rzeczy i nie myślimy dlaczego, że dla nas to jest oczywiste, że tak się robi, bo wszyscy tak robią. A to nie jest argument. Ja uważam, że warto to podważyć, zastanowić się, czy to, że wszyscy używają Facebooka na przykład, to oznacza, że ty masz używać Facebooka. No jakby wszyscy gwałcili kozy, to co? Staną w kolejce do niej, czy... No niekoniecznie. W związku z czym chodzi o to, żeby samemu podjąć świadome decyzje. Ja podjąłem w wielu tematach świadome decyzje. One często są dziwne, szalone, ale powodują, że jestem szczęśliwym człowiekiem i składają się na to i działają. I często też powodują, że jestem bardziej produktywnym człowiekiem. W związku z czym stwierdziłem, a tam podzielę się. Na pewno coś każdy dla siebie z tego może wyciągnąć. Więc będzie, myślę, ciekawie, fajnie i rozrywkowo. A najpierw ogłoszenie. Ogłoszenie jest takie, że niedługo będziemy organizować w małej, zamkniętej grupie około 20 przedsiębiorców mentoring. Mentoring polega na tym, że się zamykają ludzie w domu albo w sali szkoleniowej, to zobaczymy, na cały dzień i dzielą się na różne grupy i w każdej grupie jest tak zwany mentor i rozwiązuje się konkretny problem. Czyli każdy przedsiębiorca przedstawia swój konkretny problem, że nie wiem, nie umiem zatrudnić ludzi, za mało zarabiam, nikt nie chce moich produktów, albo kiedyś kupowali, teraz nie chcą. No i mentor wraz z resztą przedsiębiorców rozwiązuje ten problem, czy próbuje to robić. No zazwyczaj jednak się to kończy rozwiązaniem, wymyśleniem jakiegoś rozwiązania. No i jest to fajne, ponieważ później zmieniają się grupy i każdy przedsiębiorca tak naprawdę z innymi może się dobrać wiele różnych grup i wiele razy spojrzeć na, albo na ten sam problem, albo rozwiązać wiele różnych problemów. Na poprzednich tego typu mentoringach zdarzało nam się naprawdę rozwiązywać problemy, które później po paru miesiącach ludzie mówili, że dzięki temu zaoszczędzili albo zarobili o dziesiątki tysięcy złotych więcej. Więc uważam, że to jest bardzo ciekawa rzecz i robimy to bardzo rzadko. W zasadzie mieliśmy już tego nie robić, ale przekonano mnie tym, że zrobimy to charytatywnie, co oznacza, że 120% wpływów z tego przekażemy na cele charytatywne. 120% dlatego, że wszystkie wpłaty uczestników plus to, że my jako my, zespół eksperta w Bentleyu, sami zapłacimy za logistykę, czyli ogarniemy salkę, catering i wszystkie inne rzeczy, które trzeba ogarnąć, żeby to się mogło wydarzyć, więc myślę, że jest to fajna rzecz. Dlatego też, jeżeli coś podobnego Cię interesuje, poniżej znajdziesz formularz, zostaw tam swoje namiary, ponieważ wiemy, że to jest taki mentoring, to jest niszowa rzecz dla przedsiębiorców, zazwyczaj takich, że tak powiem, grubszych, którzy robią już jakieś firmy, no że opłaca się za spotkanie z innymi przedsiębiorcami wyskoczyć z paru koła, więc no nie chcę tym ogólnie zanudzać na tym kanale, więc zostaw namiary i my już indywidualnie będziemy się kontaktować, informować Cię o szczegółach i też co będziemy, na jaką organizację przekażemy te środki. Myślę, że będzie to naprawdę fajna rzecz, bo każda ze stron wygrywa. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Moje dziwne nawyki, które zwiększają mi jakość życia i produktywności. Po pierwsze, niewitanie się i nieżegnanie. Nie chodzi o to, że spotykam człowieka na ulicy i on mi mówi: cześć Maciek, a ja nic, stoję. Nie, nie, nie. Chodzi o metaforyczne niewitanie się i nieżegnanie. Oznacza to, że jak wchodzę na przykład do biura,
i w tym biurze jest parę osób, to jeżeli ktoś akurat stoi w korytarzu, przy wejściu, robi sobie kawę, to się witam, to mówię cześć i podaję rękę, jak najbardziej. Ale nie witam się z nikim innym, kto jest w tym biurze, kto siedzi u siebie i ma zamknięte drzwi. Wprowadziłem już dawno temu też do biura zasady. Jak ktoś przychodzi po mnie do biura, to nie przychodzi do mnie się przywitać, ani pożegnać. Możemy się przywitać lub pożegnać, jeżeli jesteśmy, się spotkamy w drodze do kibla, że tak powiem. I naprawdę zdarzają się dni, że mój wspólnik Kacper siedzi w biurze 7 godzin za ścianą, ja też, i my się przez ten czas nie widzimy ani przez minutę, nie witamy się, nie żegnamy i tak na przykład leci trzeci dzień z rzędu i dopiero czwartego dnia spotykamy się na drodze do kibla. Naprawdę, wiem, że to może być dziwne, takie aspołeczne, ale to działa, bo o co tu chodzi? No nie o to, że to powitanie i pożegnanie to tyle czasu zajmuje, że my tu będziemy mistrzami produktywności, aż tak, bo to by była przesada, tylko chodzi o ten szacunek do czyjejś pracy, tak, że no jak ktoś sobie tam usiadł przy tym komputerze, to ja zakładam, że nie po to, żeby pograć w pasjansa, tylko robi coś konkretnego. W przypadku na przykład naszej firmy, no to załatwia gości do wywiadu, ogarnia jakieś tematy z wydawnictwem, dodruk książki i tak dalej, no miliony różnych rzeczy, więc no robią ludzie tam ważne rzeczy. A są badania, które pokazują, że przerwanie komuś tego, co on robi, jeżeli on jest w stanie maksymalnej koncentracji, wiadomo, że w tym stanie jesteśmy dość rzadko, ale jak już mamy ten taki mega flow, to w tym momencie, jak ktoś nam przerwie, choćby na sekundę, choćby po to, żeby podać rękę albo opowiedzieć suchara, to my mamy, potrzebujemy 20 do 45 minut, żeby znów wejść w ten flow. Co by oznaczało, że jak tak ludzie będą się witać co godzinę, bo co godzinę ktoś przychodzi na przykład i on się tam przywita z tym, potem przyjdzie ktoś inny i się znowu będzie witać, żegnać, ten pierwszy już pójdzie, to się będzie żegnać i tak każdy każdemu będzie pukać do pokoiku, wchodzić, zagadywać, no to lipa, to każdemu, każdy ciągle przeszkadza. I co to jest za produktywność? Więc być może to jest dziwne, że siedzą ludzie w jednym biurze i są niby jak roboty, ale wcale tak nie jest. To nic nie zmienia na gorsze, za to zmienia na lepsze. Jeżeli ktoś ma akurat, wszyscy by mieli otwarte drzwi albo przyszli w tym samym czasie, jak najbardziej, można zbić piątki i tak dalej, choć to też bywa niebezpieczne, bo wiesz, te spotkania przy ekspresie do kawy mają dziwne tendencje do przedłużania się. Niemniej jednak, no jak już ktoś robi swoją robotę, to nawet tak ważna społecznie rzecz jak przywitanie się, uważam, że nie powinna mieć miejsca albo powinna poczekać do właściwego momentu. To był punkt pierwszy. Punkt drugi. Signal lub w przeszłości, w moim wypadku to był WhatsApp, zamiast dzwonienia. Mówiłem o tym już wiele razy na tym kanale i wielu ludzi dalej nie może uwierzyć, że nie używam telefonu do dzwonienia. Mam kilka firm i doszło ostatnio kilka kolejnych i dalej nie używam telefonu do dzwonienia. Bywają wyjątki takie. Kiedy byłby wyjątek? Wyjątek byłby taki, że nie wiem, dogaduję się z jakimś fachowcem, który przyjdzie wymienić kran, tylko ja akurat jestem wtedy w okolicy, więc to muszę ja mu otworzyć, no to wtedy bym był pod telefonem. Czyli jak konkretny temat jest do załatwienia. Albo jakbym był z rodziną na wczasach i ktoś by się oddzielił od grupy i by się zgubił, to bym użył telefonu do zadzwonienia. Natomiast to jest wszystko. Nie dzwonię na co dzień, nie używam telefonu do dzwonienia, nie ma to sensu, da się żyć bez tego. Oczywiście, być może nie cała firma może żyć bez tego, bo my mamy też na przykład w Instytucie Lingwistyki czy w wydawnictwie Ekspertia, mamy kontakty telefoniczne, więc ktoś tam odbiera telefony, da się gdzieś dodzwonić, z kimś pogadać i na szybko załatwić sprawę. Ale uważam, że właściciel firmy, który ma obserwować firmę z tego tak zwanego helicopter view, czyli lecieć jak helikopter nad tą firmą, nie ma czasu na takie rzeczy, żeby siedzieć przy telefonie, odbierać. Ta sama zasada, jak do ciebie zadzwoni telefon i akurat robiłeś coś takiego, że byłeś mega skoncentrowany, 20 do 45 minut w plecy, żeby się skoncentrować na nowo. Ludzie wymyślają różne sztuczki, że trochę ściszą dźwięk, zmienią na wibrację, trzymają telefon daleko i tak dalej, no ale jednak nawet ta wibracja w oddali powoduje, że tracimy tę koncentrację, zaczynamy się zastanawiać, a kto dzwoni, a może to ważne, a to, a tamto. A może się świat zawali, jak ja nie odbiorę. I coś ten świat się zawalić jakoś nie chce. Także zarządzam wszystkimi firmami na Signalu w postaci krótkich wiadomości dźwiękowych. Tam też się nie witam.
To też jest ciekawe, dlatego jak my zatrudniamy nowe osoby, co się dość często zdarza ostatnio, to zawsze robimy taki instruktaż, że słuchaj, Signal, działamy tylko na Signalu i wyłącz powiadomienia, bo ja mogę nagrywać w niedzielę o 2 w nocy i nie dlatego, że nie chcę, żebyś spał, tylko dlatego właśnie, że akurat mam jakiś pomysł i po co mam z nim czekać, przepisywać go do notatnika, skoro mogę ci go od razu nagrać, skoro to dotyczy ciebie. A ty jak nie masz powiadomień dźwiękowych, to nie ma problemu, tak? Nigdy cię nie obudzę i tak dalej. I to działa w dwie strony, czyli do mnie też można o każdej porze dnia i nocy nagrywać się na Signalu i no, każdy w wolnym czasie odpowiada, kiedy może. I już, to takie jest proste i dzięki temu nikt nikomu nie przeszkadza. Chyba, że byłoby jakieś totalne emergency, że warto wtedy zadzwonić, aczkolwiek to się bardzo rzadko zdarza. Zazwyczaj jednak się okazuje, że jak się poczeka parę godzin na odpowiedź, to nie ma najmniejszego problemu i zarządzanie przez Signala jest niesamowicie skuteczne. W moim wypadku jest to Signal, ponieważ jest to dużo bardziej skoncentrowana na prywatności i anonimowości aplikacja niż WhatsApp, który przesyła wszystko, jak leci do Facebooka. No ale wcześniej robiłem to przez WhatsAppa i działało tak samo, w sensie skuteczności. Także jak czasem widzę te firmy, które tam narada, call, spotkanie, tu, tam, siam, 15 spotkań, zanim się w końcu ktoś weźmie za robotę. A Signal, prosta rzecz, nie trzeba dzwonić, można załatwiać sprawy błyskawicznie i tak naprawdę jak ja mam, nie wiem, na dzień dzisiejszy strzelam, że mam ze 120 grup na Signalu, na różne tam projekty, Instytut Lingwistyki Polski, Brazylijski, Hiszpański, Wydawnictwo Ekspertia, goście do wywiadu w Bentleyu i tak dalej, no to tak naprawdę, jak mam wolną godzinę, to sobie za przeproszeniem przelatuję wszystkie te grupy i do każdej coś rzucam. Czasem to jest tylko słowo ping. Słowo ping oznacza, powiedzcie mi, na czym sprawa stoi. Gdzie tutaj jesteśmy, albo jak z tym, albo wysłali nam te próbki, albo zrobili to, albo co z dodrukiem, albo co z tym, a mamy, czy mamy już kurs holenderskiego w zanadrzu, czy znaleźliśmy lektorów języka tego i tak dalej do instytutu. I tak jadę i tak naprawdę w godzinę to ja uruchamiam 120 grup, co w praktyce oznacza uruchomienie około 30 osób do pracy. Więc widzisz, poniedziałek z rano, jak sobie taki człowiek w godzinę wszędzie coś ponagrywa krótko albo napisze, to się dzieją cuda. To wszyscy ruszają legionami do działania. No to powiedz mi, jak ja 120 tematów poruszyłbym przez telefon i uruchomił 30-40 osób? To by było 40 połączeń, to ja bym się do wieczora nie wyrobił z dzwonieniem. Zwłaszcza, że rozmowy telefoniczne mają to do siebie, że z automatu tam leci tak zwany small talk, nie? Czyli cześć, co tam, o, nowy tydzień, o, wiesz, noga mnie boli, a tutaj się przewróciłem, kolano odarte, no ale dobra, i takie gadki, szmatki, a na Signalu nagrywam się i wszyscy wiedzą, że się nie witamy, nie żegnamy na Signalu, więc nieważne, że 3 dni z kimś nie gadałem. Słuchaj, powiedz mi, jak tam z tą sprawą, nie? Mamy to załatwione, jest ogarnięte, no i tyle, i machina rusza. Więc to jest bardzo skuteczne, ja sobie nie wyobrażam, że rozmowami telefonicznymi bym był w stanie tyle rzeczy ogarnąć. No to technicznie byłoby niewykonalne. Także Signal. Co za tym idzie? Kolejny mój dziwny nawyk to jest brak narad na żywo. Czyli mimo, że załóżmy, że jest jakiś ważny temat, czyli mamy pomysł na gościa do Bentleya, ale on jest kontrowersyjny. I trzeba się zastanowić, czy to jest na pewno dobry pomysł, ten gość może mieć jakieś szkodliwe przekonania i tak sobie myślimy. No i naturalne by było dla kogoś, że dobra, mamy 3 wspólników i każdy z nich siedzi pokój obok. Wszyscy są na miejscu akurat, nikt żadnego wyjazdu i tak dalej. Więc wszyscy są. No i w przeszłości padało takie zdanie na Signalu, dobra, to chodźcie. No i kawusia, spotkanie w biurze u Kacpra, mojego wspólnika, i gadki, szmatki i tak dalej. A teraz już wszyscy się nauczyli, że to nie ma sensu. Po co komu narada na żywo? Mamy tu Signal, mamy te swoje grupy, jest temat, grupa goście do Bentleya i tam se gadamy. Więc niech każdy powie, co mu leży na sercu, kto jest za tym, żeby brać takiego gościa, kto przeciwko i jakie są argumenty. I za 5 minut mamy sprawę załatwioną, albo nawet za godzinę, ale to dlatego, że ja od razu napiszę, potem wspólnik napisze za 20 minut, jak ma wolną chwilę, a drugi wspólnik napisze jeszcze za godzinę.
I wszystko jest jasne, nie trzeba było robić żadnej narady. Narady na żywo mają to do siebie, że się lubią przedłużać, że strasznie trzeba pilnować czasu, dosłownie z zegarkiem w ręku. Poza tym ludzie przychodzą na to ze sprzętem, czyli biorą komórki, laptopy i patrzą w te laptopy, czyli niby się spotykają, no ale ten musi coś wyszukać na YouTubie, bo coś wam pokaże. Ten coś tam, ten coś dopowie, temu się kawał przypomni. Takie rzeczy nie dzieją się na Signalu, więc narady na żywo, my owszem je miewamy, ale bardzo, bardzo rzadko i to nawet bez konkretnego założenia. To jest bardziej na zasadzie, słuchajcie, no pogadajmy sobie, dziś jest luźny dzień, kawusia. No i na tej kawusi i tak się zazwyczaj zdarza, że powstanie jakiś genialny pomysł, ale to nigdy nie jest jako jakiś schemat działania firmy, że robimy narady na żywo. Raczej tego staramy się unikać. Tak jak mówię, bywają wyjątki, ale to bardziej jest z przyczyn towarzyskich niż biznesowych. Biznesowo, jakbyśmy każdy ze wspólników mieszkał w innym kraju, to nic by to nie zmieniło tak naprawdę. Jeżeli chodzi o nasze działanie, skuteczność, sposób działania. Zresztą momentami tak jest, bo przecież jako Instytut Lingwistyki, no to mamy ludzi z Indonezji, mamy ludzi z Hiszpanii, mamy ludzi z Brazylii. Połowy naszego zespołu tak naprawdę ja na oczy nie widziałem w realnym życiu. W tym nawet są ludzie, którzy są na czołowych stanowiskach, którzy zarządzają projektami i ja ich na oczy nie widziałem w życiu jeszcze. Oczywiście kiedyś zobaczę pewnie, no ale to dlatego, że my nie wybieramy po lokalizacji, nie musimy w związku z tym, co też jest dużym komfortem, bo możemy wybrać najlepszą osobę. Jeżeli ta najlepsza osoba, która się do nas zgłasza na stanowisko jakieś, mieszka 600 km dalej albo 2000, to nie jest to żadna przeszkoda, bo mamy na to procedurę, sposób działania prosty na Signalu, grupy, kontakty, wszystko gra i nieważne, gdzie ten ktoś sobie tam mieszka, żyje i tak dalej. Luzik, więc to wszystko działa. Także unikamy narad na żywo, to jest mój biznesowy nawyk, że staram się unikać tego jak ognia i ten nawyk jest na tyle silny, że jak mi ludzie proponują, spotkajmy się, przegadajmy, omówmy, to od razu mi się 4 lampki zaświecają i szukam wyjaśnienia, dlaczego nie możemy tego zrobić. Oczywiście, gdyby dzisiaj zadzwonił Rafał Brzoska z Impostu i powiedział: Maćku, chodź na kawę, to ja bym poszedł, ponieważ no, nie każdy rozumie twoją filozofię. I wiesz co, no, gość tego kalibru, ja mu nie będę tłumaczyć, słuchaj stary, ale ja tylko na Signalu i tak dalej, to tutaj może byś się nagrał, a on by powiedział: nie mam Signala, mam WhatsAppa, a ja nie mam WhatsAppa, ściągnij jednak Signal. No, bez sensu, to by było śmieszne. Więc oczywiście, należy być w życiu elastycznym, to jest chyba jasne, powinno być takie. Natomiast jeżeli mówimy już o zarządzaniu wewnątrz firmy, to tam na szczęście wszystko może właściciel sobie ustawić tak, jak mu się żywnie podoba. I uważam, że to ustawienie jest bardzo, bardzo dobre, czyli brak narad na żywo. Kolejna rzecz, którą mam od niedawna i chyba o tym powiem w jednym odcinku. Napiszcie zresztą w komentarzu, jak chcecie, żebym pogłębił któryś z tych konkretnych nawyków, bo tak naprawdę każdy z tych nawyków, czy może nie każdy, ale część z nich na pewno jest materiałem na osobny odcinek, więc jak któryś wam się taki wydaje, to napiszcie w komentarzach, to jak najbardziej, ja chętnie ponagrywam. Ten mi się wydaje właśnie takim materiałem na odcinek, że ja od niedawna nie używam telefonu wcale. Przeczytałem książkę Il Minimalismo Digitale, czyli czytałem akurat po włosku, ale czyli cyfrowy minimalizm doktora Cola Newporta. I on tam opisuje badanie na grupie 1600 osób, które na 30 dni zrezygnowały z używania komórki. No i to mi dało do myślenia, zwłaszcza że są ludzie tacy jak Wojciech Cejrowski, którzy nie używali nigdy telefonu, nigdy nie mieli telefonu komórkowego, a prowadzą biznesy na kilku kontynentach. To mi bardzo dało do myślenia. Jak to jest możliwe? To jest krok dalej. Ja myślałem, że jestem wystarczająco aspołeczny, mówiąc ludziom, że no nie ma sensu do mnie dzwonić, bo ja nie odbiorę nigdy. A tu się okazuje, że jest dalszy poziom tej rozgrywki. No i stwierdziłem, że przetestuję i wyłączyłem telefon nie z założeniem takim ekstremalnym skrajnie, chociaż samo wyłączenie telefonu w dzisiejszym świecie to już jest ekstremum. Natomiast ja nie poszedłem w takie ekstremum, że ja wywalę telefon, pozbędę się numeru w ogóle i będę bez komórki żyć, bo tego sobie nie wyobrażałem i teraz po tym czasie nieużywania telefonu na co dzień nie wyobrażam sobie tego jeszcze bardziej. Tym bardziej doceniam telefon, jakie to jest potężne narzędzie, ale nauczyłem się w ostatnim czasie traktować go jak młotek.
Tak, bo to jest zresztą przykład z tej książki bardzo, bardzo mądrej, że no, jest se młotek, nie? I są gwoździe, które trzeba wbić. No to bierzesz młotek, idziesz wbić gwoździa i odkładasz młotek. I to jest normalne. Nikt nie chodzi z młotkiem do kibla, bo nie może się z nim rozstać. Nie bierze rano pierwsze, co wstanie po przebudzeniu, a pierwsza myśl, muszę wziąć ten młotek. No bo to jest nienormalne, tak się nie myśli o narzędziu. Tymczasem o telefonie się tak myśli, mimo że telefon powstał jako narzędzie. Tylko że problem polega na tym, że producenci młotków nie rozważali takiej możliwości, której prawdopodobnie zresztą nie ma, żeby zaprojektować młotek w taki sposób, żeby człowiek nie mógł bez niego żyć. A telefon daje tyle różnych możliwości wykorzystywania naszej psychiki, że da się nas od niego uzależnić. Więc to, że my dzisiaj jesteśmy uzależnieni od telefonów, to jest nie przypadek, to się nie stało tak akurat, że o ten telefon taki fajny, kolorowy, no to się uzależniłem. Nie, tam eksperci siedzą, zatrudniani za grube dziesiątki tysięcy dolarów miesięcznie, żeby nas uzależniać. Ciebie i wasze dzieci. I to już jest brutalne. I tak stwierdziłem, że jeżeli ja chcę być też dobrym przykładem dla swoich dzieci, człowieka, który nie przesadza z użyciem telefonu, no to ja muszę ewidentnie zacząć od siebie. No nie ma innego wyjścia. I miałem średnią, jak startowałem, 4,5 godziny dziennie, co mnie zdziwiło, bo już myślałem, że miałem mniej, ale jednak 4,5 godziny. Jasne, dużo z tych rzeczy to bardzo praktyczne rzeczy, typu Signal i tak dalej, zarządzanie. Dobra, ale okazało się, że jak włączam telefon tylko, gdy mi jest potrzebny, czyli jadę gdzieś, nie znam końcówki trasy, no to włączam telefon, wpisuję w GPS-a, dojeżdżam, wyłączam telefon. I już. Albo chcę coś załatwić, zlecić parę nowych rzeczy, bo wpadły mi na toalecie nowe pomysły do głowy. Włączam, nagrywam, co trzeba, komu trzeba, wyłączam. Przedziwne. Przedziwnie pozytywne uczucie, rzekłbym. I to jest dopiero aspołeczne. Że można by tak pomyśleć o człowieku, który mieszka w chatce na małej wysepce, jest samotnikiem, odciął się od świata i uprawia survival, no bo czuł, że społeczeństwo nie jest dla niego. No ale, a czemu nie spróbować, jak się jest przedsiębiorcą, który robi przeróżne deale, często bardzo poważne, i mieć po prostu swoje zasady? Bo jeżeli cały czas, 80 razy dziennie, albo niektórzy 160, sprawdzasz w komórce coś i zazwyczaj nie wiesz co, no bo tak jest, na większość, że tak powiem, sytuacji, gdy bierzesz komórkę w ręce, no to ty nie wiesz po co. Nie miałeś takiej sytuacji, ja miałem wiele razy, że sprawdziłem godzinę na komórce i dosłownie za minutę mnie ktoś pyta, która godzina, a ja nie wiem. No to co to jest? Dlatego widzisz, teraz tu klikam i to jest wyłączone, bo nie musi być włączone, po co mi to? I nie tylko, że ja nagrywam program, to bym kiedyś to wyciszałem i tyle, natomiast jest wyłączony, bo mi nie jest potrzebny w tym momencie. Jak będzie potrzebny, ktoś mógłby powiedzieć, dobrze, a jak będzie emergency, jak będzie taka sytuacja super pilna, skrajnie ważna i tak dalej. Odpowiedź brzmi, nie będzie. To jest najprostsza odpowiedź. Ile razy ty miałeś w życiu takie sytuacje, że naprawdę, jakby ktoś się do ciebie nie dodzwonił, to byłoby tragicznie, to byłoby koniec świata. Naprawdę mało jest takich sytuacji. Do tego aplikacja Signal ma przewagę chyba nad WhatsAppem taką, bo WhatsApp, z tego co kojarzę, chyba tak nie działa. A Signal tak działa, że Signal działa na kompie, nawet jak masz wyłączony telefon. Co oznacza, że jak ja się ludziom ponagrywam, albo przyjdzie mi nowy pomysł jakiś, gdy ja coś robię na komputerze, to mogę to tam na Signalu nagrać. Mało tego, ktoś mógłby do mnie zadzwonić na Signalu i komputer by mi zaczął dzwonić. I wtedy bym wiedział, że sprawa jest bardzo gruba. W związku z czym, a ten komputer w czasie pracy biurowej gdzieś tam zawsze jest, więc gdyby było totalne emergency, zawsze coś się znajdzie, wiadomo gdzie jestem, więc zawsze można zadzwonić do kogoś, pogadać, załatwić. Także to nie jest tak, to raz. A dwa, że właśnie to jest chyba dobry test, tak mi się wydaje, na właściciela firmy, na głównego zarządzającego, że to emergency nie powinno trafiać do ciebie. Czyli jak może być, zawsze może być jakieś emergency w firmie, sytuacja awaryjna, i powinna na to być jakaś procedura, czyli kto to ogarnia. I to nie powinieneś być ty. To powinien ktoś inny umieć podjąć decyzję, zareagować, zrobić kontratak i tak dalej, naprawić sytuację. To oznacza, że firma jest dobrze zorganizowana. Jeżeli bez twojego zaklepania nie może się wydarzyć żadna reakcja w ważnej, pilnej sprawie, no to jest źle, po prostu to jest źle. To warto przemyśleć nad tym systemem zarządzania i być może dać komuś więcej nie tylko obowiązków, ale też
praw, bo to jest dość istotna rzecz. Się deleguje prawa i obowiązki. Zazwyczaj ludzie chcą tylko delegować obowiązki, ale uprawnienia to już nie. Więc daj ludziom też uprawnienia. Niech oni decydują i obsługują emergency, wtedy ty już będziesz mieć czas na inne rzeczy, na to, żeby tę firmę skalować i nią zarządzać. Kolejna rzecz z innej trochę beczki to jest czytanie książek. To jest takie niezbyt oryginalne, chociaż w tych czasach to mam nadzieję, mam wrażenie, że coraz bardziej jest, ale jest to w moim wypadku przykład tego, jak można czasem łączyć wiele różnych tematów, bo jedną moją pasją są języki, drugą moją pasją jest biznes, trzecią moją pasją są książki. Ja łączę te trzy rzeczy jednocześnie. Kupiłem sobie czytnik e-booków Amazon Kindle, choć przez całe życie byłem sceptyczny, bo czytałem kiedyś książki na komputerze, czytałem na iPadzie i zawsze to było straszne, fatalne doświadczenie. W porównaniu do papieru nie ma nawet czego porównywać. Ale kiedyś mi wspólnik pokazał, jak działa Kindle, który nie męczy tak wzroku, jest mniejszy i tak dalej. I co ważne dla mnie jako maniaka języków, ma wbudowany słownik. I nagle czytam książkę Il Minimalismo Digitale. No i czytam książkę, która mi pomaga w biznesie, bo pomaga mi lepiej zarządzać sobą, telefonem i tak dalej. Po drugie, czytam, więc robię to, co lubię. To jest fantastyczna forma medytacji, czytanie. W tych czasach skupianie się na jednej rzeczy przez dłuższy czas to jest wejście na wyżyny. No i trzecia rzecz, języki, tak, bo czytam po włosku, no i mam tam słownik wbudowany. Jak czytałem zagraniczne książki papierowe, to było straszne, bo w jednej ręce trzymałem książkę, w drugiej jakąś komórkę, gdzie ze słownikiem i tam wyszukiwałem tych słów, co nie rozumiałem, a tutaj w Kindlu najeżdżam na słowo, naciskam i samo mi się tłumaczy i dużo szybciej można i zrozumieć książkę i ćwiczyć języki obce, więc wiele pieczeni na jednym ogniu. I to jest z jednej strony konkretny jeden nawyk, a z drugiej dobra metafora na całe życie, bo myślę, że to można łączyć ze sobą na różne sposoby. Tak samo jak my odpalamy Instytut Lingwistyki w Brazylii, nie dlatego, że musimy, bo nie musimy i tyle, no ale wiemy, że dzięki temu znów wiele pieczeni naraz się upiecze, tak? Bo ja będę musiał ciągle używać portugalskiego, no bo nie ma bata, no zespół jest, są Brazylijczycy, no trzeba z nimi gadać. W związku z czym już na Signalu cały czas codzienna gadka, nic tak lepiej nie szlifuje, jak gadanie ciągłe i to na tematy, które są dla ciebie żywotnie istotne. Także i tak działa biznes właśnie, że gadasz ciągle z ludźmi na tematy żywotnie istotne dla ciebie. Także to jest super. Do tego docelowo to zarobi, do tego sam siebie przełamię, no bo uczę się skalowania i tak dalej, więc biznesowo mi to pomoże. Do tego to nawet pomaga polskiemu instytutowi, bo się okazuje często, że naszym klientom, niektórym imponuje to, że ta firma jest międzynarodowa, że ona się rozwija coraz bardziej i tak dalej, czyli to nie jest takie... Zresztą to wszystkiemu pomaga, bo też ludzie oczekują, żeby gość, który mówi, że jest maniakiem języków, żeby to czasem udowodnił. I nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie, to jest uzasadnione, no to też dzięki temu, że ja mogę to praktykować, ciągle ćwiczyć, no to ten mój poziom w tych językach rośnie cały czas, a tak, to wiesz, tu miałbym biznesy i po godzinach, po biznesach bym próbował resztką sił ćwiczyć jeszcze języki. No, czasem by wystarczyło motywacji, często by nie wystarczyło, a tak jak się to wszystko połączy, to zaczyna to działać. Więc tutaj czytanie książek o biznesie w innych językach to jest przykład połączenia wszystkiego naraz. Dla mnie Kindle jest tutaj świetnym rozwiązaniem, przestawiłem się na Kindla. Czytam czasem papierową książkę jak najbardziej, ale zazwyczaj jak nie mam wyjścia, czyli nie ma danej książki w wersji e-bookowej. Natomiast zadziwiło mnie, jak bardzo ten Kindle działa i nawet dotarłem do takich badań, że ludzie, którzy czytają na Kindlu, czytają o 48% więcej. Nie wiem, czy w moim wypadku tak jest. W moim wypadku na pewno jest tak, że od kiedy nie używam telefonu na co dzień, w sensie jest wyłączony, to czytam o 500% więcej. I to jest takie coś, co zaobserwowałem, takie bezdyskusyjne, bo ilość tych przeczytanych książek ostatnio wzrosła drastycznie po wyłączeniu telefonu, no bo co tu robić, no nie? Także to jest, myślę, ciekawe, dające do myślenia. Kolejna rzecz a propos myślenia. To jest i kolejny dziwny nawyk, który z pozoru nie wiąże się nijak z biznesem, a jednak się wiąże. Myślenie o śmierci. Kiedyś przeczytałem badanie, że tylko 4% Polaków myśli codziennie o śmierci. I pamiętam, że mnie to zaszokowało, że jak to? 96% ludzi nie myśli codziennie o śmierci. Dla mnie to było takie dziwne.
Później dopiero zacząłem rozmawiać z ludźmi i okazało się, że jednak to ze mną jest coś nie tak, że ja codziennie myślę o śmierci. Bo tak mam od wielu już lat, jeżeli nie od zawsze. Dlaczego? Nie myślę o śmierci w taki sposób, a może bym se strzelił w łeb. No nie nic z tych rzeczy. Myślę o śmierci w taki sposób samoświadomości. Żeby nie dać się wciągnąć w ten wir takiej bzdury nieśmiertelności, że ja to będę na zawsze, w związku z czym hulaj dusza, piekła nie ma, mogę robić wszystko, no bo w sumie konsekwencji nie będzie żadnych. I myślę o tej śmierci. Myślę o tym, że życie jest krótkie. To pomaga, mimo że to jest takie trochę czasem wyświechtane, że życie jest krótkie, masz tylko jedno i tak dalej, ale to w jakim sensie pomaga wielopłaszczyznowo. Bo po pierwsze, jak ty rozumiesz, że życie jest krótkie, naprawdę, że jest mega krótkie i że w każdym momencie w dodatku może się skończyć przedwcześnie, to naprawdę kończą się takie farmazony, że zrobiłbym coś, no ale nie, bo ja się boję, bo wstydzę, bo coś tam. Kurczę, no, to jak ja się dziś będę wstydzić, bać, na przykład zaprosić kogoś fantastycznego do programu, bo bym stwierdził, kurczę, no ale co on pomyśli, a może nie przyjmie, a jak się okaże nie takim człowiekiem, jak myślałem wcześniej i tak dalej, to może nie, a co jak się nie polubimy? To bym tak myślał, a może jutro będę martwy. Oczywiście, ja nie chcę. Ja będę dbać o to, zrobię co w mojej mocy, żeby jutro być żywy. Ale to nie ja podejmuję ostateczną decyzję. W związku z czym być może tak jest już zapisane, że jutro ma mnie nie być. No i co? No nic. I tyle z tego wynika, że jeżeli marnujemy ten czas, bo myślimy, że jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok, coś tam będzie właściwy moment. Właściwy moment był wczoraj. A teraz jest rezerwowy właściwy moment. I tak to po prostu działa. Do tego daje mi to taki kręgosłup, bym powiedział, moralny. Na zasadzie, że no jest krótkie życie i trzeba tutaj mieć, to jest trochę jak mecz piłkarski, że trzeba mieć jak najlepszy performance, że wypaść jak najlepiej, nie? Wychodzisz na murawę, tak jak oni wychodzą na 90 minut, to powiedzmy wychodzisz na murawę na 70 lat i trzeba się zaprezentować jak najlepiej. Może zaprezentować to nie jest właściwe słowo, bo tu nie chodzi chyba o to, żeby się przed kimś popisać, tylko no, zagrać najlepszy możliwy mecz. Czyli nie krzywdzić ludzi, w moim wypadku to też oznacza nie krzywdzić zwierząt, działać etycznie, fajnie, moralnie, jednocześnie spełniając marzenia i sięgając wysoko. No bo kurczę, no, jak gram, to muszę grać naprawdę dobrze. Dlatego to myślenie o śmierci plus ogólno pojęty rozwój duchowy. Dla niektórych to oznacza religię, zagłębienie się bardziej w jakąś religię. Dla innych to oznacza bardziej zagłębienie się w filozofię, w to, po co my tu jesteśmy. To są takie pytania, które mi się wydają oczywiste, że trzeba je zadawać, a jak tak rozmawiam od lat z ludźmi, to wydaje mi się, że mało ludzi w ogóle kiedykolwiek je sobie zadaje. Kiedy ostatnio sobie zadawałeś pytanie, no dobrze, jeśli jutro umrzesz, to co? Co dalej? W sensie, no z ciałem to wiemy, co dalej. Przyjdą chrabąszcze i cię zeżrą. Spoko, ale co z tobą? No właśnie, kim jesteś ty w ogóle? Kto to jest? Jak to działa, że jeżeli byłeś na pogrzebie, a byłeś, to ty wiesz, że to ciało, które tam leży, to tam nie ma tego człowieka, którego ty kochałeś. Przecież to czuć. Jak jesteś na pogrzebie i leżą zwłoki, to czuć, że to nie jest ten człowiek. Że to jest, no, opakowanie zostało. Więc pytam cię, gdzie jest ten człowiek? Czy mam ci odpowiedzieć? No ja ci nie odpowiem, bo ja nie wiem. Jakbym wiedział, to wiesz, to byśmy tu inny program prowadzili. Ale uważam, że bardzo warto się nad tym zastanawiać, szukać tych odpowiedzi, błądzić nieraz, ponieważ to jest temat tak skomplikowany, wielowątkowy, zaawansowany, że to siłą rzeczy jest błądzenie. Niektórzy błądzą od religii do religii albo od filozofii do filozofii, niektórzy nawet w sekty wchodzą, a inni przestają wierzyć w cokolwiek. Natomiast no, błądzić też jest rzeczą ludzką, a przynajmniej błądzić oznacza, że się gdzieś chodzi, pałęta się, szuka. I uważam, że to pałętanie jest zawsze lepsze niż postoję i poczekam, że może to się samo zrozumie, a ja to będę ignorować. No, może tak, może ktoś tak ma. Natomiast ja jednak z doświadczenia i duchowego, i życiowego, i biznesowego widzę, że odpowiedzi się pojawiają jakiś czas po tym, gdy wystosujesz pytanie. I często się nie pojawiają odpowiedzi na pytania, których nigdy nie wystosowałeś do świata, czy w biznesie i tak dalej. Także rzadko się zdarza, że na przykład ktoś zarobi milion,
mimo że nigdy się w życiu nie zastanawiał nad tym, jak zarobić milion. Ani razu. Nigdy nie chciał zarobić miliona, nie rozkminiał tego i nagle zarobił jednak milion. No to nie mówię, pewnie są wyjątki, to się zdarza, niemniej jednak rzadko. Także uważam, że rozwój duchowy to jest coś, co pomaga w biznesie, jakkolwiek niedorzecznie to brzmi. Ale tak jest, ponieważ po pierwsze nie marnujesz szans, tak, bo albo marnujesz ich mniej, bo to czy nie marnujesz to tam różnie, ale marnujesz ich mniej. No bo dobra, wiesz, życie jest krótkie, trafia się okazja, trafia się szansa, ty masz obawy, myślisz sobie, że ryzyko i tak dalej i pewnie masz rację, jest ryzyko. No ale myślisz sobie, dobra, zgon, śmierć za jakiś czas, może nawet niebawem. Szkoda czasu. Robimy, sprawdzamy, co ten projekt przyniesie, co ten pomysł da nam i tak dalej. Więc choćby pod tym kątem już jest do przodu. Druga rzecz, jeżeli pracujesz nad rozwojem duchowym, siłą rzeczy stajesz się lepszym człowiekiem. No, znaczy, dobra, pewnie są jakieś takie albo religie, albo sekty, gdzie rzeczywiście przynależność tam w poszukiwaniu duchowych odpowiedzi prowadzi do tego, że człowiek z karabinem po mieście mieszka, niemniej jednak biega, niemniej jednak w większości przypadków jest tak, że to szukanie prowadzi do uszlachetnienia się. Czyli szukasz odpowiedzi i nagle zaczynasz widzieć, czuć, że inni cierpią. Normalnie byś to ignorował, nie masz czasu, wszyscy żyjemy szybko, a nagle pracujesz nad tym, starasz się wchodzić w buty drugiego człowieka i widzisz jego cierpienie. I nagle, jak widzisz jego cierpienie, łatwiej ci się z nim dogadać, tak? Bo zaczynasz być empatyczny, rozumiesz jego motywację. Trudniej się pokłócić, bo normalnie to byś włączył ego, on by ci coś dosrał, ty byś mu też dosrał bardziej i tak dalej. Ale jak pracujesz nad sobą, To nawet nie jest już tylko praca psychologiczna, to jest praca duchowa, że ty myślisz sobie, kurczę, no wszyscy jedziemy na tym samym wózku, każdy ma swoje problemy, spróbuję zrozumieć jego problemy, jego rozterki życiowe, z jakiegoś powodu on na przykład powiedział, że jestem debil i tak dalej, łatwiej się dogadać, trudniej żywić urazę, a to pośrednio lub czasem nawet bezpośrednio wpływa na biznes, na jakość całego życia, bo jesteś mniej konfliktowy, bardziej się dogadujesz z ludźmi, bardziej ich doceniasz, masz lepszą energię, emanujesz lepszą energią. Mi często ludzie mówią, że ty jesteś taki ciepły, serdeczny, życzliwy. I to uważam, że jest wynik rozwoju, pracy nad sobą w rozwoju duchowym. Ponieważ coraz bardziej to rozumiem, że jak bardzo my jesteśmy połączeni, jak bardzo gramy do jednej bramki i czasem nawet oglądam jakieś programy, gdzie jeden człowiek się z drugim kłóci i ja lubię ich obu. W sensie tak oglądam i mówię, kurczę, ten jest fajny gość, ten też jest fajny gość, ten ma rację, uważam, ten gada bzdury, obaj są spoko, obydwoma wypiłbym piwo. Tak sobie myślę. W przeszłości, bo to musi być jakiś taki, wiesz, benchmark, odnośnik, w przeszłości to by było nie do pomyślenia. Naprawdę. No, w przeszłości, jak coś oglądałem, to albo obaj debile, bym powiedział, albo chociaż jeden, ten, co nie ma racji, albo z którym się nie zgadzam i tak dalej. Więc no, nie doszedłem jeszcze do takiego poziomu. Chciałbym dojść do takiego poziomu, że patrzę na przykład na polityków i w pierwszym rzędzie widzę, jacy to są nieszczęśliwi ludzie, bo są. I najpierw bym zaczął im współczuć, a dopiero potem rozważał, czy powinna zostać przywrócona dla takich ludzi kara śmierci. Natomiast, ale myślę, że ten moment, tak mam nadzieję, że on jest blisko, więc to pomaga po prostu spokojniej żyć, podejmować rozsądniejsze decyzje i, no i serdeczniej podchodzić do ludzi, a to się sprawdza też w biznesie. Po prostu, no to się sprawdza i już. Potem nagle się okazuje, że ludzie zaczynają widzieć, że ty ich nie zrobisz bambuko, że ty jesteś słowny, że jesteś uczciwy. No to wynika z tego, że zrozumiałeś, że to jest jedyna słuszna postawa, że to jest dobre, że nie można ludziom robić krzywdy, nie można ludziom robić, znaczy nie można, no wszystko niby można, ale nie warto. Nie warto, bo po co wchodzić w złe emocje, po co robić dramy tak zwane, jak można być radosny, zadowolony i dzielić się swoją dobrą energią. I to daje rozwój duchowy. Także myślę, że to w nieoczywisty sposób jednak pomaga też w biznesie. Kolejna rzecz. Zaczynanie od dlaczego. Jest książka Start with Why autorstwa Simona Sinka, czy Sineka. Czytał jak czytał, nie zwał jak zwał. W każdym razie bardzo ciekawa i krótka książka. Ja czytałem Zacznie te sproć.
bo czytałem po czesku. W każdym razie to się wiąże trochę z tym rozwojem, natomiast ogólnie w każdym projekcie, który startuje, razem z całym zespołem zastanawiamy się, jakie jest nasze dlaczego, czyli czemu my to chcemy robić. I odpowiedź nie może być tylko ograniczona do pieniędzy. Oczywiście, jesteśmy przedsiębiorcami i chcemy i lubimy robić pieniądze. Wiemy, że to jest dobre, że dobrze jest mieć dużo pieniędzy, biznes powinien na siebie zarabiać jak najwięcej. Ale to nie wystarczy. To nie wystarczy, bo to by oznaczało, że jutro zaczynamy produkować skarpetki. Bo jest potencjał, znamy się na marketingu, pewnie byśmy wymyślili, jak sprzedać skarpetki za miliony. No ale nie sprzedajemy skarpetek, nie produkujemy skarpetek. Dlaczego? Ponieważ nie mamy tam innego, nie mielibyśmy tam innego why, czyli dlaczego? Poza pieniędzmi. A my musimy mieć kolejne why. Jeżeli ja piszę książkę Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli? Wpadaj na ekspertia.com.pl, jeśli jeszcze jej nie masz, no bo tam masz o tym, jak wprowadzić te nawyki, o których ja dzisiaj Ci mówię. No to piszę taką książkę po co? Oczywiście jest motywacja finansowa. Jak ktoś mówi, że nie ma, to kłamie. Jest motywacja finansowa, ponieważ napisałem tę książkę licząc, trochę już wiedząc, że na niej zarobię. No może faktem jest, że zarobiłem na niej trochę więcej niż się spodziewałem, jednakowoż wiedziałem, że ta książka ma zarabiać. Także motywacja finansowa jest, ale nie tylko, niewystarczająca, bo w innym wypadku zająłbym się skarpetkami, tam by było łatwiej. Natomiast druga motywacja to jest dusza nauczyciela. Umiem tworzyć modele. Każdy coś ma, tak? Lewandowski umie kopać piłkę, ktoś inny umie coś tam, ty umiesz coś tam. Ja umiem tworzyć modele. Czyli jak widzę, jak ktoś coś robi dobrze, to mam w głowie to, dlaczego on to robi. W sensie, co on robi dobrze. Widzę jego przekonania, jego tożsamość, jego wartości, jego konkretne zachowania, czy jestem w stanie do tego dotrzeć. Tak jak to robię w programie choćby Expert Bentleyu, gdzie jest dużo pytań, jak? Dobra, jak ty to robisz? Ale konkretnie, dawaj strategię. I tak szukamy tego. I też przez autoanalizę bardzo dużo rzeczy widzę, które sam zawaliłem, robiłem źle, w którym momencie znalazłem rozwiązanie, więc dużo czasu spędzam w głowie na tego typu zabawie. No więc mogę się tym podzielić i wiem, że dzięki temu osoby, które nie mają tego czasu albo lubią robić inne rzeczy, nie kręci ich taka zabawa w analizę ludzi najlepszych w swoich dziedzinach i tak dalej, no to oni do tego być może by nie dotarli, nie doszliby do tego sami, bo zajmują się zupełnie czymś innym, a ja pisząc o tym mogę im skrócić drogę nieraz o lata. No bo ja to już przerobiłem, do tego skorzystałem z doświadczenia nie tylko własnego, ale tych innych ludzi, którzy są na przykład w nawykach bardzo dobrzy, no już. I to wszystko umiem skondensować i gra. I to jest moje why. Uczyć. Zmieniać świat poprzez naukę. Poprzez edukację. Uważam ogólnie, i to jest moja z kolei wartość, że edukacja to jest jedna z najważniejszych rzeczy na świecie i dlatego tak ubolewam, że system edukacji państwowej jest beznadziejny, jest śmieszny, jest przemocowy. Uczy się byle czego, w byle jaki sposób po to, żeby wychować byle kogo. No, tak jest, tak to działa. I jest to smutne i brutalne, no ale no takie jest. I to się oczywiście zmienia powoli, ale prawdą jest, że trzeba się uczyć mimo szkoły. Trzeba się rozwijać mimo studiów. Tak to funkcjonuje. No i dlatego ja wierzę głęboko w edukację. Wierzę dużo bardziej w to, niż że dasz dziecko do sali i każesz mu się uczyć biologii. Wierzę dużo bardziej w to, że dobrowolnie człowiek sięgnie po książkę, nikt mu nie kazał. Oczywiście, no, ja tutaj stosuję zabiegi, tak? Ubrał się w garnitur, wsiadł do Bentleya, zrobił ładne złote napisy na czarnym. Wiadomo, jest tu marketing za tym wszystkim, jak najbardziej, ale ostatecznie to ty podejmujesz świadomą decyzję, że chcesz po taką książkę sięgnąć lub nie. Jeżeli chcesz, no to wtedy sam podejmujesz świadomą decyzję, że wchodzisz do działu, na przykład 279 strona jest o analizie, o tym, jak robić analizę nawyków, żeby wiedzieć, które działają, a które nie, bo to nie jest takie oczywiste. Sam decydujesz, że to wprowadzasz w życie, testujesz, sprawdzasz i zmieniasz się. Zmieniasz się, to wpływa pozytywnie na twoje finanse, na życie twojej rodziny, na wychowanie twoich dzieci, bo jak ty się zmieniasz, twoje dzieci się zmieniają. To jest moje why. To jest fantastyczne. Spotykam człowieka na ulicy i on mi mówi, pociąłem kartę kredytową, dzięki twoim odcinkom, dzięki twojemu programowi. To jest fantastyczne, bo ja wiem, że nikt jeszcze na świecie nie miał gorszego życia przez to, że pociął kartę kredytową. Wielu znam takich łącznie ze sobą, którzy mieli gorsze życie przez to, że ją mieli. Ale nie znam takich, którzy by mieli gorsze życie przez to, że jej nie mają. Także
kiedy człowiek mi mówi na przykład, o, już miałem brać leasing na jakiś samochód, na który by mnie nie było stać, ale obejrzałem twój odcinek i się wstrzymałem, kupiłem za gotówkę tańsze auto i nie żałuję, bo to było pół roku temu, potem coś się wydarzyło w mojej firmie, że wtopa, że coś tam, że pandemia i tak dalej, no i byłby problem dzisiaj, żeby spłacać tamten leasing. Ja wtedy myślę sobie, to jest moje why, czyli mieć why, które jest w pełni zgodne z twoimi wartościami, jednocześnie dające ci pieniądze, czy to nie jest fantastyczne? To jest genialne i tego każdemu życzę. Sam do tego dążyłem naście lat, żeby to odkryć, jak to u mnie jest dokładnie, analizując i tak dalej, więc to nie jest tak, że na pstryki już ty wszystko tam wiesz, co ty powinieneś robić, żeby mieć pełną satysfakcję, żeby mieć swoje why. Ja bym zaczął od tego, żeby wypisać twoje wartości. Nad wartościami się nie zastanawiamy na co dzień, a to jest bardzo ważna rzecz. Jakie są twoje wartości? To może być Bóg, honor, ojczyzna, to może być rodzina, to mogą być pieniądze, powinny nawet to być pieniądze. Niektóre połączenia tych wartości dają fantastyczny koktajl. Na przykład ja uważam, że wartości pod tytułem uczciwość, empatia, edukacja, pieniądze plus rodzina to jest niesamowity koktajl, bo z jednej strony stajesz się człowiekiem rozwojowym, z drugiej strony będziesz świetny dla swoich kontrahentów, z trzeciej strony no chcesz zarabiać pieniądze, więc no nie robisz małych rzeczy, tylko starasz się iść ciągle do góry, a z czwartej strony chcesz mieć rodzinę ugruntowaną, co daje zawsze jednak stabilizację. Ja wiem, że niektórzy by się nie zgodzili pewnie i tak dalej i teraz jest taki trend, że po co to i dlaczego i tyle, ale no jest tak, ja to widzę wśród przedsiębiorców, że jednak rodzina to jest taki korzeń, że jak masz do kogo wrócić, nawet jak czasem są tam sytuacje sporne, tak, że ktoś za dużo siedzi w pracy, no to się tam kłóci z rodziną i tak dalej, oto różne tam sytuacje w życiu są, to jednak ostateczny rozrachunek, mam wrażenie, że jest na plus prawie zawsze. Także to jest pierwszy krok. Zastanowienie się, jakie są twoje wartości, bo wtedy będziesz wiedzieć, po co w ogóle coś robisz. I mi się zdarzyło parę fajnych, lukratywnych, sympatycznych biznesów zdusić w zarodku, bo nie pasowały do why. Nawet jakby dziś mi się zdarzyło, po nagrywce tego programu, że wpadnę na jakiś nowy pomysł, że można by odpalić jeszcze jeden biznes i nagram się wspólnikom, że słuchajcie, co wy na to? To wiem, że pierwsze pytanie to będzie nie ile na tym zarobimy, albo jak to zrobimy, albo ile trzeba zainwestować. Pierwsze pytanie, które najprawdopodobniej zada Karol, mój wspólnik, bo to on do perfekcji do tego doszedł, to będzie, dobra, ale jakie w tym jest why? Dlaczego mamy to robić? No i wiem, że wtedy będę trochę jak na przesłuchaniu w sądzie, że muszę się wytłumaczyć, jakie jest moje why. Czasem wynik tego jest taki, że tam nie ma odpowiedniego why. Nie wiadomo dlaczego w zasadzie mielibyśmy to robić. Czasem to why jest na zasadzie róbmy to, bo to jest dobra zabawa i dawanie możliwości rozwoju innym ludziom. No tak robię Instytut Lingwistyki poza Polską, bo w Polsce ten instytut zarabia, dobrze zarabia, ma się świetnie, ma tysiące klientów, rewelacja. Nie potrzebowałbym robić tego poza Polską, Brazylii, Hiszpanii, zwłaszcza, że to jest trudniejsze, droższe, bardziej skomplikowane i wymaga więcej przełamania się. Ale właśnie, to tam jest moje why. My prędzej czy później tam zarobimy też dużo pieniędzy, tyle co w Polsce. Może później, może prędzej, no zobaczymy. Natomiast to jest cel taki drugorzędny, on tam też musi być, bo to nie jest projekt charytatywny, żeby do niego dokładać. Natomiast tam why, no to jest właśnie dobra zabawa i dawanie ludziom szans, bo jest mnóstwo utalentowanych ludzi, którzy zajmują się uczeniem języków, którym brakuje takiego supportu, żeby ktoś przyszedł z kapitałem, z umiejętnościami, z kontaktami i powiedział, dobra, zrobimy was naszą twarzą i będziemy razem działać, rozwijać skrzydła i po prostu promować was na YouTubie, na przykład na TikToku i tak dalej. To jest bardzo fajne, więc wiele tutaj jest takich pozytywnych why. Także to jest też mój nawyk, że why musi być. Kolejny nietypowy nawyk, nietypowy w tych czasach, to jest sen 8-godzinny. Od razu zrobię disclaimer, że przesadziłbym, gdybym powiedział, że zawsze udaje mi się tego dopilnować, bo nie zawsze tak jest. Czasem nawet nie mogę zasnąć, zwłaszcza jak mam wywiad z kimś, kto... nawet nie z kimś konkretnym, tylko w ogóle jak mam wywiad następnego dnia, to często nie mogę zasnąć, bo na przykład 3 godziny leżę i myślę sobie, o czym będziemy gadać, albo jak chciałbym najwięcej strategii z tego kogoś wyciągnąć i tak dalej. Ja czasem zwyczajnie się jaram z tym, że jutro poznam takiego gościa. Więc są wyjątki i tak dalej. Dziś zresztą tak miałem.
no bo przez parę godzin nie mogłem zasnąć, bo się zastanawiałem, jak to będzie spotkać Krzysztofa Stanowskiego i z nim zrobić wywiad i pogadać. Więc dziś było 5 godzin spania z takiego powodu. Natomiast ogólnie to uważam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, żeby spać te 8 godzin. Symboliczne 8, dla kogoś to jest 9, dla kogoś 7, ale chodzi o to, że niewyspanie to jest jeden z najbardziej popularnych grzechów dzisiejszych przedsiębiorców. Oczywiście, wszystkich ludzi, ale to jest program o przedsiębiorczości, więc to gwarantuje niższą efektywność. Śpisz 5 godzin i myślisz, że jesteś kozak, bo no bo teraz super, będę produktywny, mam więcej czasu i tak dalej. Przeczytałem w książce, że miliardery to wstają o 5 rano, to też będę wstawać o 5, mimo że chodzę spać o 2 na przykład w nocy i tak dalej. No ale potem się okazuje, że teoria teorią, a praktyka jest taka, że jak brakło ci snu, mózg nie pracuje, tkanki nie działają, no, hormony źle funkcjonują, jesteś poddenerwowany, wkurzony albo po prostu padnięty i niby masz 3 godziny więcej z dnia, a tak naprawdę zrobisz w ten dzień 1/3, co byś zrobił w taki dzień, kiedy się wyspałeś. Takie proste i takie skomplikowane jednocześnie. Dlatego uważam, że każdy człowiek, który chce mieć w życiu taki dobry performance, dobre działanie, dobre wyniki, powinien zadbać o sen. I nie bawić się w jakieś pierdoły, typu będziemy spać po 3 godziny magicznym systemem komando foki, tylko po prostu się wyspać i wziąć za robotę potem. I to jest spoko. Oczywiście są ludzie, którzy mają problemy w drugą stronę, tam śpią po 12 godzin i tak dalej, ale to jest rzadsze. Raczej bardziej powszechne to jest to, że my wiecznie jesteśmy niedospani. I zastanawiamy się wtedy, dlaczego nie jesteśmy produktywni, dlaczego nie osiągamy sukcesów, dlaczego nawet nam brakuje wiary we własne siły. No tak to jest, jak człowiek jest niewyspany, ktoś mu rzuca pomysł, to człowiek bardziej pesymistycznie na ten pomysł patrzy. No bo nie, to chyba nie zadziała i tak dalej. Ja mam na przykład zasadę, że jak jest taki dzień, jak dziś, że nie udało mi się wyspać, to nie podejmuję w ten dzień żadnych decyzji kluczowych. Czyli nawet jak ludzie mi z zespołu zadają pytania, mówią, że to jest ważna decyzja i tak dalej, to ja mówię, to tym bardziej pogadamy o tym jutro. Bo dzisiaj spałem 5 godzin i nawet jak się czuję w miarę spoko, to nie. To poczekajmy do jutra, ja się mega luźno już wyśpię, bez problemu. Jutro przyjdę wyspany i decyzjami będę sypać jak z rękawa wręcz. I one będą dobre, w przeciwieństwie do takiej, którą bym podjął dzisiaj. I to po 2 godzinach rozkminy. Także nawet w dni niewyspane, że tak powiem, to nie planuję żadnych strategii, nie rozpisuję planów żadnych i tak dalej, bo to wszystko i tak jest przesączone takim pesymizmem, takim przemęczeniem i to się na wszystkim odbija. Więc nie ma sensu, to wolę iść zrobić sobie drzemkę za ten czas. Także nietypowy nawyk, facet śpi, żeby się wyspać. Kolejny nietypowy nawyk to jest używanie gotówki. Używanie gotówki jest genialne z wielu powodów. Po pierwsze to jest anonimowość, tak? Ponieważ karta płatnicza, już nie mówiąc o kredytowej, działa trochę jak pierścień. Jak pierścień Saurona. Masz tę kartę, jeżeli to jest kredytowa, to w dodatku ona kusi jak ten pierścień, że żeby użyć, że użyj, zrób to, włóż ten pierścień. I jak ty to użyjesz, to oko Saurona nagle wie, gdzie ty jesteś, wie, co robisz, wie, co lubisz, wie, ile wydajesz i na co. Wie, w którym miejscu, w którym mieście, w którym lokalu dokładnie kupiłeś bułki. Tak działa karta kredytowa lub płatnicza. Gotówka rozwiązuje ten problem, daje większą anonimowość i to jest ważna rzecz w tych czasach. Bo po co ci ktoś ma wyliczać, ile ty na coś tam wydałeś? Zobacz, że w systemach bankowych to się już samo liczy, tak? Zakupy spożywcze 384 zł, sport, rozrywka 515. No i co? Dlaczego to się samo liczy? To straszne jest. A to jest automatyczny system. To co? Jawny system dla klienta. To ile jest niejawnych systemów, które zbierają te dane? Co to kogo obchodzi? Ile ty wydajesz? To jest twoja sprawa. Tylko że gotówka jest jedynym sposobem na to, żeby tak zostało. Także to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że wydając gotówką, wydajesz mądrzej. Są na to badania bardzo konkretne, które pokazały, że płacąc gotówką uruchamia się, no nie pamiętam nazwy fachowej, ale powiedzmy, że ośrodek kary, czy ośrodek bólu się uruchamia. Czyli płacisz komuś, dajesz mu banknoty i boli cię coś w mózgu. Rozumiesz, że jest ośrodek bólu, że czujesz, że tracisz pieniądze. Natomiast gdy płacimy kartą, tego nie ma. To samo to jest wystarczającym powodem, żeby unikać płatności kartą tak często, jak się tylko da.
nie zdaj sobie sprawę, że w tych czasach nie zawsze się da, że czasem to jest, albo czasem jest tak mega wygodne, jak płatność za paliwo na Orlenie przy dystrybutorze. Masz apkę Orlenu, nie zapłacili mi. Obajtek nie przelał pieniążków, ale jak Obajtek oglądasz to, przelej. No patrz, reklamę robię za darmo. W każdym razie, no jest to genialne, że tankujesz, masz kod QR na dystrybutorze, apkę Orlenu, naciskasz, masz podpiętą kartę, zapłacone, faktura się wysyła na maila od razu na przykład do księgowej, nie idziesz tam, nie stoisz w kolejce, nie dajesz sobie sprzedać hamburgera czy hot doga i super. Także czasami jest to naprawdę duże ułatwienie, czy na bramkach na autostradzie, że nie bierzesz tych bilecików, tylko tam masz wbitą swoją rejestrację, jasne, ale jest wiele takich sytuacji, że naprawdę bez problemu można zapłacić gotówką i zobaczysz, jakie to jest fajne, jaką to buduje w ogóle mentalność, że ty przestajesz bać się pieniędzy. Ja pamiętam kiedyś świeżo po bankomacie, po odwiedzeniu bankomatu, doładowałem kieszeń, że tak powiem, chyba no, na 2000, no nie wiem, coś tam. No i miałem to, a te bankomaty często wypłacają po 200 i to świeżo drukowanych, co nam powinno dać do myślenia pod kątem ekonomii i inflacji w najbliższych latach, ale nieważne. W każdym razie, no i akurat spotkałem się ze znajomym i coś tam, kupowałem mu kawę, no to wyciągam i same 200 były. No i on tak patrzy i mówi, ty nie boisz się tak? Ja mówię, no ale co się mam bać, no płacę za kawę i tyle. A on, no tak, no ale tutaj takie 200. Ja mówię, ale co? Przecież poza tym wszyscy ludzie karty noszą ze sobą. Większość tych kart da się użyć przynajmniej do jakiejś kwoty, mając tylko te karty, bez autoryzacji SMS-owej i tak dalej. Często ci ludzie płacą tymi kartami w sklepie, w którym jest ochrona z kamerą 4K, że bez problemu mogą im zobaczyć numery tej karty ochroniarze i sobie spisać, a nawet login do aplikacji bankowej. I tego się nie boją, ale że wyciąga 200 zł, to straszne już jest to. Więc ludzie boją się gotówki, boją się pieniędzy. To jak ty masz mieć pieniądze, jak ty się ich boisz? Czy to jest psychologicznie chore, rozumiesz? Że dlaczego ja nie wystaję z 7. piętra? Ponieważ boję się tego i uważam to za nierozsądne. No to dlaczego ktoś nie ma gotówki? Ponieważ się jej boi. I już. Także płacenie gotówką to jest bardzo dobre rozwiązanie. Nauczysz się, jak czasem jest jakiś deal i trzeba przywieźć 30 000. No to te 30 000 w ręce to jest dobre uczucie. Na początku może nie. Na początku to jest 30 000, 30 000. No ale w którymś momencie myślisz sobie, kurczę, fajnie, miło to czuć. Daje to oczywiście też do myślenia, bo często te kwoty, które brzmią na duże, 30, 50, 100 tysięcy, się okazują w gotówce, jak ci wypłaci po 200 zł, że to wcale nie jest tam aż tyle powierzchni, żeby to pudełka po butach zajmowało. Natomiast no, to jest zdrowe. Uczysz się właściwego podejścia, wydajesz mądrzej, bo cię to boli, także się 3 razy zastanowisz, czy na pewno chcesz coś kupić, czy na pewno tego potrzebujesz i gra. Także tyle, używanie gotówki. A propos rzeczy, które na pewno potrzebujesz. Jeśli masz dzieci, to potrzebujesz drugą część Misia Ekspertusia, który wdraża nawyki właśnie, oraz Monte, Przyjaciel bez granic. Książka na faktach, bajka na faktach o tym, jakkolwiek dziwnie to brzmi, bajka na faktach, ale tak jest, bajka dla dzieci na faktach o tym, jak przywieźliśmy nie do końca zgodny z prawem sposób pieska do Polski, żeby uratować mu życie. Także myślę, że bardzo pouczająca historia, dająca do myślenia dzieciom. I to jest coś, co należy kupić na ekspertia.com.pl właśnie teraz. Wbijaj, kupuj, no chyba zależy ci na dzieciach, nie? No, przechodzimy dalej. Kolejny mój nawyk, nazwijmy to nawykiem, który jest nieoczywisty, że on ma związek z biznesem, ale okazuje się, że ma, choć sam się tego nie spodziewałem, to jest dieta roślinna. Czyli to, że dbam o to w miarę możliwości, żeby jak najbardziej zmniejszyć cierpienie zwierząt. Co ma piernik do wiatraka? Zapytasz. I będzie to dobre pytanie. Wieczorku, czy to już nie jest naginanie własnej jakiejś tam twojej prywatnej ideologii pod to, że niby lepiej biznes będzie wychodzić? Może jest. No to każdy sobie sam oceni. Natomiast ja widzę pewne efekty tego. Ponieważ dlaczego ja nie jem mięsa, nie piję mleka, nie jem serów i tak dalej. Niczego, co jest od zwierząt. Nie z przyczyn zdrowotnych, chociaż oczywiście jest coraz więcej badań, które dowodzą, że jednak da się być zdrowym weganinem. Ku
nie ucieszę niektórych, bo niektórzy to chcieli głosić te teorie, że nie, weganin to na pewno straszne dla zdrowia i tak dalej, a tu się okazuje, że chyba nie tak do końca, że to bardziej chodzi o to, czy ktoś ma zbilansowaną dietę, czyli czy je odpowiednio białka, węgla i tak dalej, czy nie. No i czy to jest mięsożerca, czy roślinożerca, jak ma niezbilansowaną, no to szansę na raka ma znacznie większą, a jak ma zbilansowaną, to szansę znacznie mniejszą. Natomiast jest śmieszne, że w świecie, w którym 99,9% ludzi umiera z przyczyn nienaturalnych, czyli nie tak po prostu, no, czuł się dobrze, no i w końcu umarł, tylko raczej paskudne choróbska, które nie istniały przed dobą naszej cywilizacji. I ci ludzie mówią, no, on przeszedł na weganizm, to jest niezdrowe. Ja pierdzielę. A po drodze wcześniej go widziano na hamburgerze z fast fooda. No, jest to śmieszne, że w cywilizacji, w której nikt nie jest zdrowo, nagle czyjaś dieta roślinna jest dla kogoś problemem, bo on je niezdrowo. Spokojnie, spokojnie. Niech się każdy o swoje zdrowie troszczy. Natomiast faktem jest, że nie zrobiłem tego z przyczyn zdrowotnych. Gdyby chodziło o zdrowie, to być może zrobiłbym jakieś wyjątki. Na przykład jadłbym jajka ekologiczne, a nie. Tylko zrobiłem to z przyczyn etycznych. Ponieważ jak zobaczyłem prawdę, mówi się, że prawda was wyzwoli. No i mnie wyzwoliła. Wyzwoliła od kłamliwego przekonania, że branża na przykład mleczarska jest etyczna, jest moralna. Ona nie ma nic w sobie z etyki i z moralności. Jest to podłość. Są to obozy koncentracyjne dla zwierząt, które jak wiemy z nie najnowszych już badań, czują, mają emocje, czują nawet ból po stracie swoich dzieci. I paraliżować je paralizatorem, ucinać, podrzynać im gardła, maczać żywcem we wrzątku, doić robotem tak, że gniją im wymiona. To jest zboczone, to jest po prostu chore. I dziwi mnie i przeraża, że sam tego przez większość życia nie rozumiałem, nie widziałem, nie chciałem widzieć. Abstrakcja to jest, po prostu abstrakcja. Że potrzebowałem najpierw 23 lata, żeby przejść na wegetarianizm, a potem kolejnych prawie 10, żeby zrozumieć, że to nie jest wystarczające, żeby krzywdy było mniej. Oczywiście, ktoś powie, no dobra, ale jesz brokuła, to ktoś, żeby go zasadzić, musiał przeorać pole, zginęły 4 chrząszcze. I to jest prawda, ale tu nie chodzi o to, żeby stworzyć utopię, na zasadzie, że nikt nigdy, żadne zwierzę nigdy nie zginie, żaden człowiek nie zostanie skrzywdzony, bo to jest niemożliwe, przynajmniej nie na tym etapie. Może kiedyś technologia na to pozwoli. Chodzi o minimalizowanie cierpienia. Że skoro mamy wybór, żeby cierpienia było mniej, a cierpienia jest mniej, jak jesz rośliny zamiast produkty od zwierzęce. Tak jest, bo te zwierzęta też muszą jeść tą paszę, którą wcześniej ktoś musi zebrać z pola, które orając zabiło 4 chrząszcze. Więc skracasz ten obieg. Bezdyskusyjnie, to naprawdę jak ktoś wejdzie w ten temat i się trochę doedukuje, to wie bardzo dobrze, że z etycznego punktu widzenia to jest tak zwany no-brainer. Tu nie ma co w ogóle dyskutować, zastanawiać się. Taka dieta jest, oznacza mniej cierpienia na świecie. Dla kogoś to oczywiście jest nieistotne. Co mnie obchodzą krowy? Co, czy ja jestem krową? Ktoś inny powie, co mnie obchodzą Węgrzy? Czy ja jestem Węgrem? Tylko, że takie podejście uważam, że to nie jest ostateczny punkt rozwoju duchowego człowieka. Że w którymś momencie zaczynasz rozumieć, że cię z tym Węgrem i z tą krową jednak łączy trochę więcej, niż by się mogło wydawać. I to nie są wymiona, tylko uczucia, emocje, prawdopodobnie nawet dusza. I co to ma do biznesu? Ano to, że jak przechodzisz na coś takiego, co nie jest łatwe, i robisz to z przyczyn moralno-etycznych, to rzutuje na cały twój światopogląd. Nagle ja myślę sobie, dobra, czy jak zależy mi na tym, żeby było jak najmniej krzywdy, to co ja jeszcze mogę w tej sprawie zrobić? Na przykład w biznesie. W biznesie na przykład, żeby dobrze wynagradzać ludzi, żeby ich szanować, żeby nikt się nie czuł urażony, źle potraktowany i tak dalej, bo to siłą rzeczy tak działa. Dlatego jak się wejdzie do wegańskiej knajpy, obojętnie która, czy to będzie na przykład w Gdańsku Falowiec Awokado, czy w Warszawie Lokal, gdzie byliśmy dzisiaj, nazywa się Lokal, czy tam Miasto też jest druga knajpa ciekawa w Warszawie, czy w Krakowie jest Weganik, wejdziesz tam, idziesz do Kibelka, bo to w Kibelka zazwyczaj dużo jest takich różnych wlepek w tych knajpach, to zobaczysz, że ci ludzie
często współczują jeszcze innym, że tak powiem. Czyli niby jest wegańska knajpa, jemy roślinnie, czyli wiadomo, troszczymy się o zwierzęta, ale się okazuje, że ci ludzie prawie że z automatu troszczą się o prawa kobiet, troszczą się o to, żeby nikt nie był dyskryminowany ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie i tak dalej. Ogólnie się troszczą o to, żeby było mniej cierpienia na ziemi. I to tak jest. Jak wchodzisz w jakąś, że tak powiem, branżę, to zaczynasz nią przesiąkać, bo ta empatia staje się dla ciebie naturalna. No bo jeżeli ja współczuję krowie, która jest przez 5 lat niewypuszczana na słońce, bita, a na jej oczach jest podrzynane gardło jej cielakowi, po to, żeby z cielaka było mięso, a z tej krowy dalej, żeby było mleko, no to też rzutuje na inne rzeczy. To nie jest tak, że kończę pić mleka, nie jem już nigdy sera i już, bo to niby nie jest łatwe, ale w sumie jest, jak się ma pewnego rodzaju świadomość. Natomiast jak idziesz dalej, to myślisz sobie, no dobra, to teraz dlaczego ja mam nie współczuć tak samo drugiej osobie, człowiekowi, nawet człowiekowi innego koloru skóry, wyznania, orientacji i tak dalej. Przecież to są takie same istoty, ich też coś różni. Krowę ode mnie różni dużo tam elementów, no ale jest coś takiego, co nas łączy i tak samo jest między mną a osobą homoseksualną, między mną a osobą reprezentującą inną religię, nawet taką, co do której ja mam trochę większy problem, żeby podejść do tego empatycznie. No bo są takie religie, których my, chyba zwłaszcza jako Polacy, no mamy takie antypatie i ja też to mam, więc tym bardziej jest to dla mnie jakieś rozwojowe takie ćwiczenie i pracuję nad tym i to się w biznesie też siłą rzeczy odbija. No bo nagle jesteś empatyczny, więc jesteś empatycznym szefem, jesteś empatycznym przedsiębiorcą, jesteś empatycznym kontrahentem. Dbasz o to, żeby nikt nie ucierpiał. Idzie fama, że ty tak masz. Jak idzie fama, że ty tak masz, no to siłą rzeczy ludzie traktują cię poważnie na zasadzie, nawet jak się z tobą nie zgadzają. Jest wiele osób, które nawet z was oglądających, którzy mówią, nie, on z tą dietą roślinną to przesadza, bo to już bez przesady, nie? Bo tam kogucika wrzucą do mielarki albo zagazują i przez to ja mam jajek nie jeść. Bez sensu. I tak sobie ktoś myśli, ale z drugiej strony zazwyczaj taka osoba, jak ma jakikolwiek kontakt z rzeczywistością, to mówi, ale fajnie, że ten wieczorek tak ma, że to jest no, szacun, że ma coś swojego, takiego, w co wierzy i no i mówi o tym, nie wstydzi się o tym mówić, mimo że statystycznie no to wiadomo, że jeszcze więcej osób tego być może nie rozumie niż rozumie, ale to działa na plus paradoksalnie, jakkolwiek to nie jest intuicyjne, że postawa, której większość ludzi nie wyznaje na co dzień, może budować twój silny wizerunek. Bo przynajmniej widać, że się nie wstydzisz o tym mówić, że się nie boisz, że masz jaja. Może dlatego ja tych kurzych nie potrzebuję, bo mam swoje. Także tak to działa. I to się odbija na biznesie. I mi się rzeczywiście zdarzyło, że ktoś mi powiedział, Maćku, ja to w tobie szanuję. Nie rozumiem, ja z rosołu nie zrezygnuję nigdy, ale ja to szanuję, że ty, kurczę, rozkminiasz takie rzeczy, że ty tak bardzo dbasz o to, żeby było jak najmniej krzywdy na świecie. I potem łatwiej się robi interesy nam dzięki temu. Więc to jest ciekawe. A ja dzięki tej empatii też nie mam problemu, żeby robić interesy z ludźmi z bardzo różnymi przekonaniami. Jak robię wywiad ze Sławkiem Mencenem, absolutnie mi nie przeszkadza w tym momencie, że on jest myśliwym. Mimo że nie popieram i uważam, że to jest bez sensu, to jest niedorzeczne, ale no ale lubię gościa, no jest fajnym gościem, no fajnym facetem, mądrym, łebskim, no i co? Czemu mamy sobie nie pogadać, nie pomagać? Przecież to nie chodzi o to, żeby robić tak ekstremalnie, jak to robią niektóre środowiska, że teraz pomagamy jednym przez krzywdzenie drugich, tak? Przez zmuszanie innych. Czyli teraz na przykład ja bym promował nie krzywdzenie zwierząt przez wyzywanie ludzi mięsożernych od idiotów. No to gdzie tu jest prawdziwa empatia? Czy to jest prawdziwe, czy to jest takie ego tylko? Że bo jestem lepszy, bo mam inną postawę niż resztą. Niedorzeczne. Jak naprawdę nam zależy na tym, żeby innym było lepiej, no to innym oznacza wszystkim. Niech wszystkim będzie lepiej. Myśliwemu też niech będzie dobrze. Niech żyje. Tyle. Kolejna rzecz. Działalność charytatywna. Dlaczego uważam, że to pomaga w jakimś sensie w biznesie? Oczywiście z przyczyn wizerunkowych to wiadomo. To każdy głupi wie, że jak się zrobi akcję charytatywną, no to się ma plus 4 do charyzmy. Tak to działa. Niektórzy tylko przez to robią akcje charytatywne, a niektórzy nie. Ja udzielam się charytatywnie z kilku powodów. Najważniejszym jest chyba chęć rozkminienia tego. W sensie
I to mi też pomaga później w biznesie, bo to jest eksperyment mentalny, który potem mi bardzo daje do myślenia. Czyli rozwiązuje problemy, których biznes by mi nigdy nie dał. Na przykład robimy teraz taką akcję w Kolumbii z fundacją Regalando Sueños, czyli darując marzenia. I tam właśnie nasza osoba, Nayarlin, pracuje z imigrantami wenezuelskimi, bo Wenezuela została zniszczona przez socjalizm, wielu jest uchodźców, do Kolumbii między innymi. No i teraz ci ludzie muszą stworzyć nowy początek. No i stwierdziliśmy, że to jest świetna okazja do tego, żeby im pomóc, zwłaszcza, że skala jest taka duża, w sensie, że za te same pieniądze, za które w Polsce byś wziął udział w jakiejś składce, w której musi jeszcze 100 tysięcy innych osób wziąć udział, żeby w ogóle nazbierać na cel, to tam za te same pieniądze możesz pomóc 100 osobom. Dlatego uważam, że to jest akurat dla mnie właściwe podejście, bo ja zawsze tak szukam tych rozwiązań, żeby jak najbardziej zeskalować, żeby najmniejszym nakładem rozkminić jak najwięcej. No i teraz tak, i nagle się okazuje, że mam wyzwanie pod tytułem na odległość pomóc nieznanym mi Wenezuelczykom. Dla mnie i duchowo to jest niesamowita przygoda i wielki krok do przodu, i biznesowo, mimo że wcale nie robimy tam biznesu i tak naprawdę no, działalność charytatywna to jest synonim tracenia pieniędzy, tak? No bo będziemy raczej od tego biedniejsi niż bogaci, ale te wyzwania, czyli to, że właśnie trzeba się dogadać z tą naszą Nayarlin, wymyślić, jak tu pomóc, żeby było efektywnie, to jest największy problem w działaniu charytatywnym, bo najłatwiej to jest przelać i najlepiej jeszcze sobie zrobić zdjęcie z dowodem, że przelałeś. To jest takie, jakbym to robił tylko dla wizerunku, no to tak bym to robił właśnie. Natomiast my cały czas z Kacprem, moim wspólnikiem, zastanawiamy się, jaka pomoc jest wartościowa. Bo pomoc, żeby się nazywało, że pomoc, no to nie jest satysfakcjonujące. Czasem pomoc wręcz szkodzi przecież. Więc cały czas jest rozkmina, jak zrobić działalność charytatywną, która będzie skuteczna. To jest bardzo trudne zagadnienie, ono mnie momentami przerasta, naprawdę. Główkuję nad tym nieraz, zastanawiając się, bo zawsze jest jakieś ale. Każdy argument, który wymyślam, sam sobie próbuję pobić, później podważyć. Czyli dobra, no damy im na przykład te pieniądze. Oni zaadoptują jakiś ośrodek, będą edukować tych Wenezuelczyków. Czy to jest pomoc, czy to jest dawanie ryby zamiast wędki? I to jeszcze weganin rybę daje. Nie, a tak na serio, no właśnie, zawsze o to chodzi, żeby nie przesadzić, tak? Żeby nie pójść w stronę, że teraz będziemy wszystko wszystkim rozdawać, macie tu jedzenie, jedzcie. Więc wypośrodkowanie tego to jest zagwozdka, nad którą ja pracuję od lat. Jeszcze nie mam konsensusu, cały czas szukam, rozwijam się w tym i uważam, że wnioski, do jakich tam dochodzę, świetnie wzmagają moje biznesy. Bo im dłużej rozbrajam działalność charytatywną na czynniki pierwsze, tym bardziej widzę, że kapitalizm, bezczelny kapitalizm, że ja napiszę książkę, wydam, potem zrobię marketing, wydam 10 tysięcy na marketing na Facebooku, żeby jak najwięcej ludzi to kupiło, to widzę, że to jest największa forma działalności charytatywnej. Mimo że nie spełnia definicji działalności charytatywnej, no bo ja tu nic za darmo nie robię, nie? Sprzedając taką książkę, ale wtedy widzę, to jest realna pomoc. Ludzie kupują, ja zarabiam, pomagam sobie, swojej rodzinie, lepiej żyję. Ludzie kupują, wdrażają nawyki, lepiej żyją. Im więcej działam charytatywnie, tym bardziej wierzę w kapitalizm. Naprawdę, bo tym bardziej widzę, że kapitalizm by rozwiązał pewne problemy na strzał, że ja się tam główkuję, my tam główkujemy, tak? Co zrobić, żeby tych Wenezuelczyków, żeby im naprawdę pomóc, dać im lepszy start i tak dalej. I wymyślamy, jak ich nauczymy angielskiego, oni będą mogli przez neta uczyć angielskiego i zarabiać na godzinę więcej niż ktoś z ich rodziny przez miesiąc w tej Wenezueli. No i dobra, jest to jakiś konkret punkt zaczepienia i tak dalej. A druga myśl jest, ale jakby tam nie zgwałcono kapitalizmu w tym kraju i mógłby być kapitalizm, że każdy sobie robi biznes jak chce, nikt nikomu tutaj nie robi tysiąca regulacji, utrudnienia pod górę, firm państwowych wiecznie i tak dalej, to ja bym nie miał nad czym główkować. Po prostu, to nie trzeba byłoby nikomu pomagać. To oni by sobie sami radzili, bo robiliby swoje biznesy i by nikogo nie potrzebowali. I to jest takie, więc paradoksalnie, dzięki działalności charytatywnej ja coraz bardziej wierzę w kapitalizm, widząc, jak kapitalizm z automatu, bez robienia czegokolwiek, rozwiązuje wiele problemów i do nich nie dopuszcza wręcz. Także to też biznesowo pomaga. Jakkolwiek nie jest to oczywiste, ale tak działa. Kolejny mój dziwny nawyk to jest mania delegowania. Mam manię delegowania. Zawsze jak wpadnę na jakąś rzecz, którą trzeba zrobić, to moje pierwsze pytanie w głowie to jest, kto to powinien zrobić, żeby nie ja.
żeby ta lista rzeczy, które ja robię, była minimalna. Na zasadzie ja robię nagrywanie, czyli też research do tego nagrywania, no i ja robię zarządzanie, czyli zarządzam firmą i tak dalej, zatrudnianiem, działaniem, procedurami i tak dalej, ale już nie ja te procedury piszę, ale zarządzam tym z lotu ptaka. To są dwie rzeczy, które ja robię, więc zastanawiam się, czy jak wpadnę na jakiś nowy pomysł zadania czy projektu, który trzeba zrealizować, to czy on pasuje w te dwie kategorie, które ja robię. Czy to jest nagrywanie czegoś lub czy to jest zarządzanie. Jeżeli nie, to musi to zrobić ktoś inny. Wolę nawet poczekać miesiąc. Niech to będzie niezrobione przez miesiąc, aż znajdzie się człowiek, który to zrobi. I tyle. Kupiłem na przykład jakąś kawalerkę na wynajem i od paru miesięcy jest niewyremontowana. Dlaczego? Bo ja nie będę się zajmować tym remontem. W sensie ja nie mam czasu na szukanie ekipy remontowej, dozorowaniu tego i tak dalej. Więc po prostu przyjdzie taki dzień, że gdzieś między wierszami, rozmawiając z kimś, ktoś mi powie, że ostatnio robił remont, a przy okazji dorabia po godzinach, bo potrzebuje więcej pieniędzy. Ja powiem tej osobie, słuchaj, to dorób u mnie. Ja ci zapłacę za to, że ty ogarniesz remont w tamtej kawalerce. Po prostu masz tam budżet ustalony, tak? Zorganizuj. Ja nie wiem, co ty mnie nawet nie pytaj, co tam trzeba zrobić, bo ja się nie znam. Ja nie wiem, czy trzeba zmienić kable, czy trzeba coś wyremontować w kuchni. Ja nie wiem, to ma być gotowe do najmu. Co to oznacza? Nie wiem, doczytaj w Google, bo ja nie chcę wiedzieć nawet. To nie jest ani nagrywanie, ani zarządzanie, takie szukanie na przykład mebli do kuchni, więc ogarnij to. No i to jest mania. Dzisiejszy odcinek, ja wymyśliłem temat, a następnie napisałem na Signalu Kasprowi, mojemu wspólnikowi, jakie mam dziwne nawyki. I za 10 minut miałem listę, którą ci właśnie przytaczam. Więc nawet plan dzisiejszego odcinka został zlecony, zdelegowany w jakimś sensie. Oczywiście nie dlatego, że mi się nie chciało przygotowywać, tylko uznałem, że akurat on będzie wiedział lepiej. No bo dla mnie te nawyki nie są aż takie dziwne, bo są nawykami, więc ja to robię codziennie, ja tak żyję. Więc dla mnie to już nie jest dziwne, że się ma telefon wyłączony, ale ktoś z zewnątrz może to bardziej ocenić, co jest takie dziwne, nienaturalne. Więc mania delegowania. O tym, jak delegować, przeczytasz na przykład w mojej książce 48-godzinna doba. To jest umiejętność, którą jako przedsiębiorcza osoba musisz mieć, jeżeli chcesz rozwinąć swoją firmę. Kolejna rzecz do rozwijania twojej firmy to jest metoda Kaizen. Kaizen to jest metoda wdrażania nawyków. Ona się opiera na dwóch fundamentach. Po pierwsze, małych krokach. I po drugie, ciągłego udoskonalania. Ja się chcę skupić na tym drugim elemencie. Ciągłe udoskonalanie. Wiesz, co to oznacza? Że czasem jest tak, że siedzę i mam blok czasowy pod tytułem Kaizen. Czyli siedzę, tak naprawdę stoję, bo... O, kolejny nawyk, o którym nie wspomniałem, że ja stoję przy pracy. W sensie, no teraz siedzę, bo w aucie, ale jak pracuję przy komputerze, to zawsze na stojąco. Mam stojące biurko, stoję tam i gadam. Znaczy gadam, w sensie pracuję, robię wszystko na stojąco, bo to i zdrowe jest, i bardziej produktywne, i lepsze, i tak dalej. Więc to jest też taka dygresja, ciekawostka. W każdym razie, ciągłe udoskonalanie. Więc zaczynam, stoję przy tym komputerze i mam blok typu Kaizen. Biorę sobie dowolny, losowy wręcz temat, który mi przyjdzie do głowy. Na przykład hiszpańska strona Instytutu Lingwistyki. Wbijam na tę stronę i robię Kaizen mentalny. Czyli jaka jest jedna rzecz, która tu się powinna zmienić, żeby było lepiej. Patrzę i mówię, nie mamy wideo opinii żadnej. Na polskiej stronie mamy, na hiszpańskiej nie mamy. I rzucam info odpowiednim osobom, które się tym mają zająć. Następnie, rozgrzeszony, zamykam ten temat i myślę, nasza platforma dla przedsiębiorców, nowoczesna firma. Wbijam tam, loguję się, wchodzę, przeglądam i myślę sobie, co tu można skajzynować, że tak powiem? Czyli co można, jaką jedną rzecz można dziś udoskonalić? Mało, to nie musi być rewolucja, jakaś prosta rzecz, żeby było lepiej. Ładniejsza grafika, ładniejsza, łatwiejsza nawigacja i tak dalej. I tak robimy cały czas. Regularny Kaizen. Nie tylko ja to robię w mojej firmie, bo też inne osoby. Czasem przez przypadek komuś coś wpadnie do głowy, a czasem się to robi celowo. Czyli słuchajcie, Kaizen, co możemy zmienić? Mamy wydawnictwo Ekspertia, poza tym, że mamy stronę, to jesteśmy też na Allegro. No i rozkminiamy na przykład Kaizen. Co możemy poprawić na naszym koncie Allegro, żeby ono sprzedawało lepiej, więcej, żeby tam nie było 99,9% pozytywnych opinii, tylko 100%. Co zrobić? I rozkminiamy. I wymyślamy tą jedną rzecz. To nie musi być 15 rzeczy do zmiany i tak dalej. Jedna. Jedna. I takie sesje Kaizen. I to jest coś, o czym ja myślę ciągle. W sensie ja mam obsesję tego. Do tego stopnia, że jak idę do kina, to ja mam od razu Kaizen, że co w tym kinie mogłoby być lepiej, żeby
No, żeby firma zarabiała więcej. Płynąłem ostatnio jakimś statkiem w Gdyni i zawiodłem się strasznie, ponieważ był tam bar. Płaciło się przy kasie za wejście na ten statek i tak dalej. No i był tam bar. I tam ten rejsik trwał tam godzinę niecałą i tak dalej. Zabawa, muzyka żeglarska i tak dalej. I myślę sobie, że jak ja bym ten biznes miał dzisiaj przejąć, to w ciągu 5 minut poszłaby dyspozycja do pani z baru, że ona co 15 minut ma przejść po całym pokładzie i zapytać. Może wody dla pana, może coli, może herbatki, może lejsa i tak dalej. I ktoś powie, że nie dzięki, a ktoś powie, że tak. Przez cały rejs pogoda była deszczowa, wietrzna i tak dalej, więc wszyscy siedzieli, tulili się do swoich rodzin, więc nikt nie zszedł tam do tego baru. Nikt nic nie kupił. Ale gdyby ona przeszła i zebrała zamówienia, to myślę, że co najmniej co drugi człowiek by kupił. I ja tak mam. Ten kaizen jest ciągle. Wychowuję dzieci. Zastanawiam się po każdej mojej reakcji, na przykład na zachowanie dziecka, czy to było optymalne, co mogę zrobić następnym razem lepiej. Jedna drobnostka, mała rzecz, którą mogę zrobić lepiej, że w tym momencie nie przytuliłem, a mógłbym przytulić. To dla kogoś może się wydawać szalone, że to już jak robot trochę, że ja mam kartkę i tam wypisuję kaizen, jak lepiej wychowywać dziecko. Jak lepiej budować dobry związek z żoną. Że to jak to? To jest takie robotyczne, że tu nie ma spontaniczności, tu nie ma, to, że bądź sobą i tak dalej. Kurczę, no właśnie ja jestem sobą, że chcę udoskonalać i uważam, że nie udoskonalę na rympał, na zasadzie, że coś mi tam akurat może przyjdzie do głowy, tylko ja muszę udoskonalać metodycznie, czyli metodą, tak? I moją metodą jest kaizen, czyli zadawanie sobie pytanie, dzielenie każdej dziedziny życia na poddziedziny, czyli rodziny podzielenie na żonę, dziecko 1, dziecko 2 i zastanawianie się raz na kilka dni, jaką jedną rzecz mogę w tej dziedzinie poprawić, żeby było wszystkim lepiej. Tyle. Kaizen. Bardzo dobra rzecz. iTalking. To jest kolejny mój nawyk. Jest taka platforma, aplikacja do rozmów z obcokrajowcami. Nazywa się iTalki. No ja regularnie w każdym tygodniu gadam z obcokrajowcami różnej maści, z różnych państw, w zależności co akurat uznam za potrzebne. Niby nie jest to bezpośrednio powiązane z biznesem, ale trochę jest. Bo jak ja się umawiam na rozmowę, tu z Niemcem, tu z Brazylijczykiem, tu z Francuzem i tak dalej, tak sobie gadam, tu z Rosjaninem na przykład, to po pierwsze, bardziej mi się chce skalować. Bo jak użyjesz języka skutecznie i się dogadasz, to jaja tak rosną, że ty od razu wierzysz w więcej. I po każdej rozmowie z obcokrajowcem ja się zapalam, że kurczę, dogadałem się z Francuzem, robimy biznes we Francji. Potem mnie zespół trochę sprowadza na ziemię, mówią spokojnie, jeszcze w Brazylii mamy jakiś tam cel, musimy mieć tylu klientów, wtedy otwieramy kolejny kraj, więc take it easy. Ale ja mówię, kurczę, nie no, ciśnimy Francję, ciśnimy Włochy. I oni tak, i tak się jakoś negocjujemy. W każdym razie, więc po pierwsze daje to taką chęć skalowania, bo widzisz, że to się da, że to nie jest takie nierealne, więc to jest raz. Po drugie, ogólnie jaja rosną. Dogadujesz się z obcokrajowcami, masz większą pewność siebie, większa pewność siebie w każdym biznesie świata daje lepsze wyniki. Tyle. Po trzecie, czasem się zdarzy, że akurat twój biznes będzie się mógł dzięki temu bardziej opierać o języki. Ja dzięki znajomości angielskiego tak naprawdę mogłem się szkolić, kiedy jeszcze nie miałem na to pieniędzy. Bo dogadywałem się z człowiekiem, u którego się szkoliłem, że ja będę tłumaczyć różne materiały na angielski albo z angielskiego na polski, bo on też wydawał produkty zagraniczne w Polsce, więc ja tłumaczyłem, a moją wypłatą były jego szkolenia. Win-win. Wszyscy zarabiali, można powiedzieć, wszyscy zyskiwali i było spoko. Ja jako nastolatek, nie mający pieniędzy na szkolenia za kilka tysięcy złotych, tygodniowe takie szkolenie, mogłem na tych szkoleniach być i bardzo mi one później w życiu pomogły. Więc tak samo znajomość ogólna różnych języków. Nigdy nie wiesz, kiedy to się przyda, kiedy to zadziała, kiedy na tym po prostu zarobisz. Przyjdzie taki dzień, że otworzy to przed tobą nowe możliwości. Dlatego te iTalki w moim wypadku to jest coś, co bardzo pomaga, pozwala się przełamać i przy okazji poprawia światopogląd. Na zasadzie, gdybym tak normalnie pomyślał, zrobię biznes w Rosji, to moją drugą myślą by było nie, tylko nie w Rosji. Tylko nie tam, że to jest dzicz jakaś. A potem gadam z obcokrajowcami z Rosji. Rozmawiam z nimi o życiu i tak dalej, o tym, jak się u was żyje. Nagle się okazuje, że to są tacy sami ludzie jak my. Nagle nie ma, że to jest dziki ruski, który nie umie obsługiwać kranu. Tylko to jest normalny człowiek. Normalny, ma dokładnie te same marzenia, pragnienia i zmartwienia. Tak samo nie lubi swoich polityków, jak my nie lubimy naszych. No normalny gość.
I czemu by nie mieć takich klientów jak on? No, żaden problem. I tyle. Także pamiętam, jak kiedyś siedziałem w arabskiej dzielnicy miasta Bonn w Niemczech. Ja, mój kolega i rozmawialiśmy z ziomkami tamtejszymi o sprzedawaniu u nich w Niemczech kosmetyków. Kosmetyków, perfum i tak dalej. I to no, kuriozalna sytuacja, niesamowita, ale no, dogadywaliśmy się i dało się. Było to specyficzne doświadczenie, ale fajne, wartościowe. Nie żałuję, że było. Bardzo ciekawe, dawało do myślenia. Także różne ciekawe doświadczenia można uzyskać dzięki znajomości języków, zwłaszcza takiej praktykowanej. Także italki tutaj jest tym moim takim nawykiem, który mi bardzo, bardzo pomaga. Kolejny nawyk z trochę innej beczki to jest zimny prysznic. Jestem fanem Wima Hofa i jego metody dobrze naukowo udowodnionej, która bardzo poprawia zdrowie. Od prawie już chyba roku biorę zimne prysznice, wybieram się na morsowanie, jak tylko zrobi się zimno. Zdarzało mi się robić orzełki na śniegu w samych gaciach i uważam to za genialne. Zimny prysznic, mimo że ktoś mi to tam obiecywał, że pierwszy miesiąc jest ciężki, a potem już będzie lepiej, no to po roku stwierdzam, nie jest ani trochę lepiej, jest dalej, to jest straszne. Dziś wieczorem, jak wejdę pod zimny prysznic, to będzie tak samo straszne jak rok temu, ale efekt końcowy, czyli jak się już człowiek wykąpie i wychodzi, jest niesamowity. Rzeczywiście, to jest taka energia, takie poczucie, no to co w tych badaniach wychodziło na temat zimnych prysznicy, że dużo adrenaliny, serotoniny się wydziela i tak dalej, tych hormonów, których mają niedobory ludzie z depresją. Więc to też powinno dać do myślenia. Ja od kiedy poznałem metody Wima Hofa, polubiłem w ogóle zimę. Wcześniej zima to dla mnie było, ja pierdzielę, nie. Zima, tylko nie to, uciekajmy stąd. A teraz zaakceptowałem zimę. Nie powiem, żebym czekał z otwartymi ramionami, że o, niech się już kończą te wakacje, dawać zimę. Nie, ale szanuję, że tak powiem, tę porę roku i możliwości, jakie ona daje. Zimny prysznic naprawdę bardzo pomaga. Czasem nawet pomaga, bo znowu powiesz, dobra, panie, co to ma do biznesu? No, czasem jest tak, że nie mam koncepcji, jestem antykoncepcyjny w jakiś dzień, nie umiem się skupić, źle idzie i wtedy w środek dnia zimny prysznic, dostać po ryju tą zimną wodą, czerwone całe ciało z bólu prawie, że wychodzisz i normalnie tak zwany animus clarus, piękny umysł ci się włącza. Szok, jak to? Nagle myślisz, o szybko, sprawnie. To daje niesamowitego kopa, no bo tak to działa, że ciepły prysznic relaksuje, uspokaja, spowalnia, a zimny ciśniemy, działamy, więc to naprawdę jest potężne doświadczenie energetyczne. A to działa na biznes ewidentnie. Kolejna rzecz to jest skalowanie. Ja zawsze zastanawiam się nad skalą. Pojawia się projekt, ktoś ma fajny pomysł, co byśmy mogli zrobić, a ja mówię, gdzie tu jest skala? Czyli jak to zrobić, żeby to było 10 razy większe? Jak się nie da, to bez sensu. Robiliśmy kiedyś taką usługę, konsultacje w Bentleyu. Można było wykupić i przyjechać na godzinę, dwie, pogadać o swoim biznesie, szukaliśmy rozwiązań. Myślę, że paru osobom pomogliśmy całkiem nieźle. No ale cały czas od pierwszego dnia zadawałem mojemu wspólnikowi pytanie, gdzie jest skala? Skala może być albo w cenie, no bo wtedy możesz więcej zarobić 10 razy przez podniesienie ceny 10 razy. No ale tu nie może tak być. No co, weźmiesz za konsultację dwugodzinną, my braliśmy rekordowo 3,5 koła. I ludzie płacili, to mnie przerażało, że oni dalej chcą płacić. Oczywiście, no jak jesteś przedsiębiorcą i ktoś ci da w samochodzie prywatnie, bez nagrywania, porady na optymalizację podatkową, na której zaoszczędzisz 100 tysięcy, no to taka konsultacja za 3,5 to nie jest drogo, ale pytanie, tak, czy można zrobić za 35 taką konsultację, no to już wydaje się abstrakcyjne. To już nawet ktoś, kto by rozumiał, że to może na tym zaoszczędzić 100 koła później, to i tak by uznał, że to jest szalone, że to pomysł jest niedorzeczny. Także no nie da się w taki sposób tego skalować, dlatego ja prawie że od początku byłem za eliminacją tej idei, za eliminacją wszystkiego, czego się nie da skalować. Skalowanie, co to jest? Jest książka. Raz napisałeś i nie ma znaczenia, czy chce ją kupić 1000 osób, 10 tysięcy czy 100 tysięcy. Ponad 10 tysięcy już kupiło i kiedyś kupi tej książki 100 tysięcy osób, 100 tysięcy egzemplarzy. Będzie potrzebny, mam nadzieję. No kwestia czasu tak naprawdę i działania konsekwentnego i tak będzie. No i co? I nic. No nic nie trzeba specjalnie robić. To jest skalowanie.
Ja się nad tym notorycznie zastanawiam, czy nasz pomysł jest skalowalny. Jak nie jest skalowalny, to ja nie chcę. No bo co ja tu zrobię? No bez sensu, no. Musi być skalowalny. Również w moim wypadku, nie mówię, że każdy tak powinien, ale ja mam takie zboczenie przez moją pasję językową, że ja chcę skalować na zagranicę. Miałem to od zawsze. Jak dogadałem się z firmą produkującą drewniane zegarki, to od razu po to, żeby eksportować ich produkty do Niemiec. Jak działałem w firmie kosmetycznej, to od razu działałem na Indonezję, na Austrię, na UK, Holandię i tak dalej. Jak robiłem jakieś inne projekty, od razu kminiłem, dogadywałem, że na Węgrzech to by się przydało. I tak to działa. Jak mamy eksperta w Bentleyu, to mamy go też w Meksyku. Jest inny prowadzący i tamten program się odbywa. No i to mam jako taki automat, więc skalowanie, w moim wypadku również zagraniczne, to jest też taka częsta myśl, która jest na etapie planowania w ogóle biznesu i decydowania, czy w niego wchodzimy. Jeżeli nie da się zeskalować, to nie ma to sensu. Oczywiście, są różne fazy, czyli być może na początkowej fazie biznesu jeszcze nie da się robić tylko rzeczy skalowalnych, tak? Jesteś masażystą, pracujesz na godziny, nie zeskalujesz tego, no bo nie masz nagle 10 razy więcej godzin. Zeskalowaniem może być napisanie dodatkowo książki albo zatrudnienie drugiego masażysty. To są przykłady skali. I na początku być może nie możesz zrobić ani jednego, ani drugiego, albo książkę musisz pisać po godzinach i jeszcze się tak nie sprzedaje, żeby to wystarczyło, ale docelowo warto to mieć w głowie, że to skalowanie musi być, bo największe pieniądze są na największej skali. I tyle. Kiedyś zrozumiałem to, jak czytałem, dlaczego gwiazdy Hollywoodu zarabiają tak wielkie pieniądze. Bo wpływają na tak wiele ludzi. No i tyle. Jak wpływasz na więcej osób, i to niestety nie musi oznaczać wpływu pozytywnego, może być negatywny. Na przykład możesz być strasznym, na przykład aktorem, który gra w beznadziejnych filmach, albo prowokatorem, skandalistą. Tak, kimś, kto robi, kto skacze tam po, nie wiem, po Biblii, żeby ludzi wkurzyć. Nie wiadomo po co, no, ale no, jest to jakaś forma dla kogoś marketingu. Nie uważam, że do końca jakby ambitna, no ale dalej jest. No i co? Jak wpłyniesz w ten sposób na odpowiednią ilość ludzi, to będzie za to nagroda. No. Takie są fakty. Także tak to działa, że wpływ na dużą ilość ludzi. Czyli nawet jak taki aktor nakręci beznadziejny film, no ale to jest popularny film, który się dobrze sprzeda, no to spoko. To spoko, to zarobi dużo, więc skalowanie, czyli na skali się zarabia. Tak proste i tak trudne jednocześnie. Czasem się to wydaje, jak się rozmawia z przedsiębiorcami i oni tak właśnie kluczą w tym, że oni wszystko robią samemu, że nie tworzą produktów, które by można z 10-krotnić, ze 100-krotnić, z 1000-krotnić i tak dalej. Więc mania skalowania. Bardzo ważna rzecz. Kolejny nawyk dziwny, który mam, to jest mania zatrudniania. To jest naprawdę, to jest nawyk. Jak tylko pojawiają się wolne pieniądze, myślę, kogo zatrudnić. Myślę sobie, kurczę, jest kasa jakaś dodatkowa, to znaczy, że możemy zatrudnić nową osobę. Pamiętam, jak czytałem książkę, którą zresztą chyba mamy u nas w sklepie na ekspertia.com.pl, Rafaela Badziaga, o tym, jak zrobił wywiady z miliarderami. I tam jeden hinduski miliarder powiedział, że jego marzeniem jest stworzyć 1 000 000 miejsc pracy, stworzył już 200 tysięcy. Ja to czytam i mówię, jak to czytałem pierwszy raz, to moją pierwszą myślą, uczciwie przyznam, było, no debil, no, po co? Zarobił swoje, ma pieniądze i on będzie się zaharowywać jeszcze, żeby spięciokrotnić tak wielką firmę. Wtedy tego nie rozumiałem. Z czasem, jak zacząłem sam zatrudniać więcej i więcej osób, i to zwłaszcza kumatych, to zrozumiałem, jakie to jest fajne. Że kurczę, jest ktoś, kto ma świetny talent, ale nie ma marketingu albo pieniędzy. Ja wtedy wpadam cały na biało albo na granatowo z marketingiem i możliwościami finansowymi i mówię, genialnie. Ty masz talent, umiejętności, masz występować na przykład przed kamerą, albo pisać teksty, albo przygotowywać jakieś inne materiały. Ja mogę na to znaleźć klientów. Jesteśmy w domu. Wszyscy sobie nawzajem pomagają. Ja czasem mam wrażenie, że bycie właścicielem firmy to jest bycie jurorem, mam talent. Po prostu szukasz talenty, dajesz im złote przyciski, żeby im było coraz lepiej, no i robicie coś fajnego razem. Niesamowite, przyjemne, fajne. I mam manię zatrudniania ludzi. Nienawidzę zwalniania, zresztą sam rzadko to robię. Zazwyczaj to się
to się i tak zazwyczaj dzieje samo. W sensie ktoś sam nie czuje flow z resztą zespołu i sam mówi, że nie, dzięki, może innym razem, ale nie popracujemy razem. Natomiast zatrudnianie to jest czysta przyjemność. Znaczy nie zawsze, bo czasem jest tak dużo fajnych zgłoszeń, a trzeba wybrać jedną osobę, że to boli, że trzeba odrzucić kogoś, kto naprawdę jest dobry. I czasem nawet się na siłę wymyśla etat dla takiej osoby, że kurczę, żeby go tylko nie puścić bokiem. Zdarzyło nam się tak, że szukaliśmy jednej osoby, a zatrudniliśmy dwie, drugą puściliśmy do innej firmy, bo kurczę, no nie chcieliśmy tracić tego człowieka. Więc to się zdarza i to jest też mój nawyk, którego nie miałem kiedyś. I przez to ciągle brnąłem w tym, że robiłem wszystko samemu, traciłem czas i wcale nie umiałem przebić szklanego sufitu jakiejś tam wypłaty. Kolejnym bardzo istotnym nawykiem, który u mnie jest absolutnie normalny, a u niektórych osób nie, a powinien, jest planowanie. U mnie to polega na tym, że mam plan roczny i plan kwartalny przede wszystkim. Dla każdego z projektów. Plan roczny powstaje zawsze w Sylwestra, ponieważ nie mam takiego nawyku, żeby w Sylwestra gdzieś wyjeżdżać, upodlić się i tak dalej. Nie chce mi się, nie te czasy. Wolę usiąść z rodziną, wypić winko. No dzieciom nie daję winka akurat, więc one sobie soczek piją albo jakiś tam dziecięcy szampanik i każdy sobie coś planuje. Mamy też zasadę taką prywatnościową, że tak powiem, czyli nikt nikomu nie musi mówić o swoich planach, bo tu nie chodzi o to, żeby ktoś czuł, że musi dopasować swoje plany pod to, co ktoś inny by chciał. Także chodzi o zasadę, że każdy sobie planuje. Ja bardzo lubię ten czas, bo jest taka atmosfera, jest jakaś taka energia wtedy, że kurczę, no każdy ma te postanowienia noworoczne, jak najbardziej, natomiast no już się nauczyłem, żeby one przybierały bardzo formę pisaną, konkretną i podzieloną na konkretne projekty, podprojekty. No i ja biorę wielki taki zeszyt zawsze wtedy, na papierze mi to wychodzi lepiej. Piszę te plany zawsze w innym języku, w ogóle wszystkie plany przemyślenia i tak dalej zawsze robię w innych językach z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że tak lubię. No i już, to możliwość praktykowania tych języków. A po drugie, są badania, które pokazują, że myśląc, podejmując decyzje w innym języku niż własny, podejmujemy mądrzejsze decyzje. Dlaczego? Ponieważ wtedy myślimy bardziej na chłodno. Dlaczego? Bo musimy bardziej wytężać mózg, żeby tworzyć zdania, żeby rozkminiać strukturę gramatyczną i tak dalej, no bo to zawsze jest trudniejsze niż gadanie po swojemu, że tak powiem. Dlatego prawdopodobnie, dlatego te decyzje są też mądrzejsze. Także ja sobie jeden rok zaplanowałem po hiszpańsku, niedawno się przerzuciłem na portugalski w planowaniu wszystkiego i tak dalej. W każdym razie siadam z zeszytem i mam kartki podzielone na dany rok, tak? Teraz znaczy wszystko jest na kolejny rok. No i na przykład jest kartka pod tytułem Nauka języków. No i tam sobie wypisuję wszystko, co ja w tym kolejnym roku chcę zrobić. Staram się znaleźć jak najbardziej konkretne rzeczy, bo tam, wiesz, nauczę się rosyjskiego. To jest taki plan bardzo niejasny, trochę farmazon, nie? Nauczę się rosyjskiego. No, dlatego trzeba znać zasady wyznaczania celów. Zresztą w książce Nawyki 2.0 je znajdziecie. W każdym razie, no więc staram się rozpisać to dokładnie. Ile ja słówek z jaką aplikacją przerobię, jakie ja materiały dokładnie przerobię, jaką książkę przejrzę i co z niej wypiszę. I tyle, więc rozpisuję to, czyli mam języki, potem mam zdrowie, mam rodzinę, mam bezpieczeństwo, czyli tak zwany preppers, zwłaszcza te ostatnie półtora roku i to, jacy nieobliczalni są światowi politycy, jakimi są szaleńcami, to mnie przekonało, żeby tym bardziej postawić na kartę z napisem preppers, czyli przygotowywać się bardziej na różne dziwne okoliczności, bo jeżeli ktoś nie ma skrupułów, żeby zamknąć całą gospodarkę, wiedząc, ile to może cierpienia spowodować i co gorsza, nie ma nawet skrupułów, żeby zamknąć szkoły, to znaczy, że no, ogólnie skrupułów nie ma żadnych i że na świecie jest możliwe wszystko. Dlatego też mam taką kartkę z napisem Preppers, backup, gdzie sobie zapisuję, co trzeba, na jakie okoliczności trzeba się przygotowywać, przeróżne, zadziwiające i tak dalej. No i oczywiście te kartki stricte biznesowe, czyli Instytut Lingwistyki Polska, Instytut Lingwistyki Hiszpania, Brazylia, Ekspert Bentleyu Polska, Wydawnictwo Ekspertia. Potem mam tam siłownię swoją, no to, bo niedawno kupiłem, no to też na osobnej kartce rozpisuję kolejne projekty, podprojekty. Mam kilka projektów typu produkcja żywności, który jest na osobnej kartce, produkcja ekologicznych wegańskich kosmetyków, to jest inny projekt i to tam miesiącami się takie projekty przygotowuje, więc ja to tam tylko napomykam, a to może dopiero za pół roku albo rok ujrzeć światło dzienne.
Natomiast no bez takich planów to nie ma szans. Ja muszę wiedzieć, co ja chcę w tym roku osiągnąć. Mam tam też zakładkę inwestycje, tak? Czyli co w tym roku w temacie inwestycyjnym chciałbym zrealizować. Te plany oczywiście no nie są takie, że ja muszę się ich na siłę trzymać, bo czasem jest tak, że na przykład robię zasadę na kartce inwestycje, że w tym roku inwestuję w to i w to, a w to nie. I piszę, że nie wchodzę w akcje, bo się nie znam. A potem się spotykam po raz kolejny z traderem i tak sobie gadamy, potem poza kadrem opowiadamy różne historie. Mówię, kurczę, no, to jest jednak fajne, no. Fajne, ciekawe, no i jednak zmiana planu w trakcie, w środku roku i zaczynam wbijać w akcje też. Więc jak najbardziej. Natomiast to bardziej chodzi, żeby to były kierunkowskazy, takie drogowskazy, żeby wiedzieć, gdzie idziesz. I potem ja to rozbijam na kwartały. Czyli jak mam to zrobione, no to tak naprawdę 1-2 stycznia to już mogę z tego ukulać pierwszy kwartał. Czyli co z każdym z tych projektów zrobię w pierwszym kwartale? No bo jak już wiem, co mam zrobić w całym roku, no to pi razy drzwi, 1/4 tego trzeba zrobić w pierwszym kwartale. A potem te plany ogłaszam. Czyli mówię w Instytucie Lingwistyki Polskim. Mówię, słuchajcie, w tym kwartale chciałbym, żebyśmy zrobili to i to. Czy ktoś się nie zgadza, ktoś uważa to za nierealne, ktoś uważa, że powinniśmy zrobić więcej może. Choć to są rzadkie przypadki, bo zazwyczaj ja tam jestem takim najbardziej myślącym jak statek kosmiczny, że tak ciśniemy szybciej niż się da. Oni wtedy mnie sprowadzają na Ziemię, ja się wtedy nie daję sprowadzić na Ziemię i bardziej wolę ich wyrzucić też w kosmos. I tak sobie dyskutujemy. I to jest fajne bardzo, przyjemne i rozwojowe. W każdym razie chodzi o to, że chcę z zespołem zatwierdzić te cele, żeby każdy był świadomy, że my w tym kwartale celujemy w to, żeby wyprodukować kurs na przykład języka rosyjskiego, że my chcemy mieć kurs taki i taki, że w temacie aplikacji instytutu, którą przygotowujemy nową, no to chcemy posunąć się w tym kwartale o tyle i o tyle. Wiem, że nierealne jest zrobić wszystko, tak samo jak mamy produkty spożywcze w przygotowaniu, no to wiemy, że w jednym kwartale nie da rady tego wprowadzić na rynek, bo to są ciężkie tematy, tam trzeba sanepidy, tam trzeba wyliczyć marże, to się musi wszystko spinać i tak dalej, więc może się nawet po drugim kwartale okazać, że w ogóle zarzucamy ten projekt, bo się liczby przestaną zgadzać. Różnie może być. Natomiast musimy mieć jakieś cele kwartalne, na które się zespół zgodzi i których jest świadomy. To nie może być tak, że ty, właściciel firmy, masz cele poustalane, a nikt o tym nie wie. I potem pretensje do zespołu. Czemu żeście tego nie zrobili? To były cele na ten kwartał. A wiedzieliśmy? No, więc wszyscy muszą wiedzieć, do czego, o co gramy w każdym projekcie. Także to zawsze robię i zawsze pod koniec kwartału raz, że odhaczam to, co zrobione, to, co nie zrobione. Niektóre cele skreślam, niektóre cele okazują się bez sensu albo nietrafione, jakiś produkt nie wszedł w rynek, ludziom się nie spodobało, tak jak mi się wydawało, że się spodoba i tak dalej. No i wtedy jest weryfikacja, zmiana i na koniec każdego kwartału planuję kolejny. No i tyle, takie proste, to nie jest wielka filozofia. Rozpisuję po prostu wszystkie ważne dla mnie dziedziny życia i wszystkie biznesy, które mam. No i w każdym zastanawiam się, co chcę w danym roku osiągnąć, a potem dzielę to na 4 w zasadzie, żeby wiedzieć, co w najbliższym kwartale trzeba zrobić, po czym informuję zamieszane w to osoby, o co gramy, no i już. Takie proste, a jednak od kiedy to robię, choć robię to już od dawna, ale widzę drastyczną zmianę w wynikach. W sensie czasem jest tak, że nawet coś nie wyjdzie, ale wyjdzie coś innego, jeszcze lepszego. Co było związane z tym, że najpierw podjąłem tamte kroki w tym kierunku. A tak często ludzie nie wiedzą, do czego zmierzają, nie mają celów, nie myślą, albo mają właśnie cele takie będę zdrowy, szczupły i szczęśliwy. No. Fajnie, ja też chcę. Tylko, że to jest trochę bardziej czasem skomplikowane. No nie? Każdy chce być zdrowy, szczupły i szczęśliwy, no ale potem masz wyzwania pod tytułem 7 fast foodów na trasie i ani jednej zdrowej restauracji. A jeździsz trasą codziennie. No i co? I już nie ma, że wyznaczyłeś sobie cel i marzenie, to już trzeba strategicznie do tego podejść. Co konkretnie? Jakie są rozwiązania? I tak dalej. Także plan roczny i kwartalny. Kolejny mój dziwny nawyk, a w zasadzie brak nawyku, to jest nieużywanie mediów społecznościowych. To jest dla wielu ludzi nie do pojęcia. A podwójnie nie do pojęcia, jak ktoś mnie obserwuje od dłuższego czasu, więc wie, że no mam konto na YouTube, jak zauważyłeś zapewne. Mam konto na TikToku, nie wszyscy wiedzą, i to coraz większe. Niedługo tam chyba ze 100 tysięcy obserwujących przekroczy. I nigdy nie miałem TikToka. Naprawdę. Mam fanpage na Facebooku, mamy dużą grupę. Ponad 20 czy 30 tysięcy osób. Bardzo fajna, aktywna grupa.
nie mam Facebooka, nie mam konta prywatnego na Facebooku. Już miałem przez wiele lat. Byłem na LinkedInie, nie mam mnie na LinkedInie. Co tam jeszcze? Instagram. Mam konto na Instagramie, ale nawet nie wiem, czy mam do niego hasło, szczerze mówiąc, ponieważ ja go nie obsługuję. Więc tym bardziej jest to abstrakcyjne, że gość, który robi marketing w mediach społecznościowych, sam ich nie używa. Czy to na pewno jest uczciwe? Ktoś zapyta, że no robisz tam kasę, a sam nie wierzysz w te media społecznościowe. No ale to nie tak do końca jest. Ja w nie wierzę jako potencjał marketingowy i tylko to. W sensie, ja wiem, że ludzie siedzą na Facebooku, ja nie siedzę, ale oni tam są. To co ja mam? Z plakatem biegać po knajpie z grami planszowymi i zastanawiać się, czemu nikt ode mnie nic nie kupuje? No nie, są ci ludzie na Facebooku, są na TikToku i mnie TikTok osobiście nie jara, nie pobierałem go, w związku z tym, no i tyle, no ale oni tam są. To co ja mam? Płakać? O, ojej, jakie to straszne, że ludzie siedzą na TikToku. Bez sensu, no siedzą tam, to tam siedzą, to ja tam będę. I już. Także to jest dość prosta rzecz i dla mnie to też była chyba największa lekcja zlecania. Właśnie media społecznościowe. Bo najpierw to było tak krok po kroku. Mówię, kurczę, sprawdzę, co będzie, jeśli dam dostęp do mojego prywatnego nawet Facebooka komuś. Do tego stopnia, że ktoś będzie widzieć prywatne wiadomości. A nawet w którymś momencie zacznie na nie odpisywać, bo taka była procedura, że ktoś do mnie pisał prywatnie na Messengerze, pracownik mi to streszczał, że ten i ten pyta o to i o to. I ja mówiłem na WhatsAppie wtedy, no odpowiedz, że to i to. I ten ktoś to pisał. Tak to wyglądało. Ale potem myślałem dalej i mówię, dobra, na ile wiadomości odpisaliśmy na moim prywatnym Facebooku, na którym i tak mam ograniczenie, bo tam jest 5000 znajomych, no i to się szybko skończyło. No więc jest limit, nie ma skalowania dalszego, tak? Nie mogę dalej dodawać ludzi do znajomych. Jak oni nie są moimi znajomymi, nie widzą za bardzo mojego walla, więc słabo tutaj da się budować jakiś marketing. To po co mi w ogóle to konto? Jeżeli było w miesiącu takich wiadomości 38, to ja sobie myślę, dobra, to jaka to jest skala, że my będziemy spędzać godziny z pracownikiem na odpowiednie odpisanie na 38 wiadomości, jeżeli w tym czasie można nagrać odcinek na YouTube'a, który zobaczy 500 000 ludzi. To jest bez sensu. To ja wiem, że dla tej osoby, której bym mógł osobiście odpisać, to by było pewnie fajne, że o, odpisał mi osobiście, fajnie. Dla mnie to też jest fajne, że osobisty kontakt, tak jak czasem się z kimś z widzów spotkam na ulicy, osobisty kontakt, fajne to jest. Niemniej jednak faktem jest, że jak ja bym miał edukować na przykład tylko poprzez osobisty kontakt, to by ta edukacja była 100 tysięcy razy mniejsza. No i tyle, bo bym był ograniczony tym osobistym kontaktem. Więc dlatego stwierdziłem, no to po co mi ten prywatny Facebook? Zostawmy ten biznesowy fanpage, gdzie będziemy informować o nowych odcinkach i tak dalej. No i tyle. Po co mi ten prywatny TikTok? Co ja tam mam robić? No jeżeli możemy robić konto na TikToku, gdzie fachowcy wiedzą, co tam wstawić, co tam wyciąć i tyle, i wstawiają, robią to fajnie, bardzo mi się to podoba, no to do czego oni mnie tam potrzebują? Czy co ja mam? Komentarze czytać na TikToku? No mógłbym, ale znowu, z komentarzami jest tak, że albo jest hejt, który tam nie ma sensu ani znaczenia, albo z kolei dużo komentarzy jest taki, dobra robota, fajnie. To jest miłe, ale z tego się nie wyciąga jakiegoś clue. Czasem się zdarzają komentarze takie, że to i to jest fajne, ale tutaj dodałbym jeszcze to. I takie komentarze i tak do mnie docierają. No bo mój zespół siedzi w komentarzach i docierają do mnie te screeny, że ten i ten napisał tak i tak, to jest fajne, to jest mądre i tak dalej. Więc te najważniejsze rzeczy do mnie docierają i do tego nie potrzebuję mieć TikToka zainstalowanego. W związku z czym dzisiaj jakbym miał włączoną komórkę, to bym Ci na spontanie pokazał, że nie ma tam aplikacji Facebooka. Od lat jej nie było. Nie ma tam aplikacji Instagrama. Od lat jej nie było. Nie ma tam aplikacji TikToka. Nigdy jej nie było. Messengera od lat nie było. WhatsAppa nie ma, bo jest Signal. I jedyną apką, jaką mam, jest YouTube. Dlaczego jest YouTube? Nie dlatego, że siedzę godzinami potajemnie i dobra, tak kozaczy, że nie używa mediów społecznościowych, bo nie siedzi na fejsie, ale siedzi na YouTubie. Nie. YouTube dlatego, że jak przygotowuję wywiady, to bardzo często są to ludzie, o których dużo jest na YouTubie. W sensie mają swoje kanały, programy prowadzą, robiono z nimi wywiady, ja te wszystkie wywiady muszę obejrzeć i mogę albo nie mieć YouTube'a i wchodzić na to z przeglądarki i oglądać z prędkością na przykład 1.0 i z reklamami, albo mieć usługę YouTube Premium i oglądać to na przyspieszeniu 2.0 w apce YouTube z wyłączonym ekranem na słuchawkach.
a ja tego naprawdę tony muszę oglądać, bo tych wywiadów czasem jest na pęczki. Także to nie jest tak, że my tylko na kanale mamy, bo mamy jeszcze przecież dziesiątki wywiadów na naszej platformie Nowoczesna Firma, tylko dla klientów tej platformy. Więc tam też się trzeba przygotować i tak dalej, zrobić to dobrze, merytorycznie. Także to jest taki dodatkowy, zadziwiający nawyk, że nie używam mediów społecznościowych. Jakie jest to dziwne? Może nie używam całkowicie, bo jeszcze bym powiedział tak, że jak robię Kaizen, to robię tak, że wchodzę z komputera na swoje konto TikTok, przeglądam je szybko w 5 minut i szukam jednej rzeczy, którą by można poprawić. Tak samo mam z Facebookiem. Mam jakieś konto na Facebooku takie, do którego hasło zapominam często, więc zawsze muszę się przypominać raz w miesiącu, jak na nie wchodzę. Dlaczego na nie wchodzę? Bo chcę wejść do naszej grupy Biznes 2.0 i na nasz fanpage, przejrzeć to wszystko, bo Facebook blokuje już dostępy, jak nie masz żadnego konta, jak nie jesteś zalogowany. Także loguję się na to jakieś tam konto, imię, nazwisko nawet nie pamiętam. Wchodzę, przeglądam i daję feedback, informację zwrotną do zespołu, co tam trzeba zmienić, poprawić i tyle. Więc konta, tak technicznie rzecz biorąc, to jakieś tam mam, natomiast tak realnie, na co dzień, tak normalnie nie korzystam z mediów społecznościowych, już na pewno nie w tych celach, w których ludzie to robią. Często jest tak, że ktoś mi mówi, kiedyś mi ktoś tak powiedział, to było z 2 lata temu i mówią, to mi chyba nawet trener powiedział, personalny, mówi, ty, widziałem twoją reklamę na tle jakiegoś Lamborghini. Co za reklama? No i ja kontaktuję się wtedy na WhatsAppie z zespołem, mówię, co to za reklama jest? Przecież mamy strategię, że nie pajacujemy. Że oczywiście jest konwencja, że jest w drogim samochodzie, program i tak dalej, ale no nie będziemy pajacować, że ja na tle jakiegoś Lamborghini, żebym jeszcze miał Lamborghini. Ale no nie możemy się zniżać do poziomu, że wstawiamy mnie na tle jakiegoś samochodu, nie wiadomo skąd, wstawionego w Photoshopie, po to, żeby co? No, bez sensu. No, nie chcę być kojarzony z czymś takim, bo zaraz zaczniemy brać plik banknotów i halo, sukces dzwoń. No nie, to nie może tak być. Więc dowiedziałem się właśnie od trenera personalnego o tym, że jakaś reklama była w mediach społecznościowych robiona przez nas i faktycznie okazało się, że zrobili taką reklamę. Więc zareagowałem, dałem im znać, zmienili, usunęli tamtą i budżety już szły na coś innego. Może trochę skuteczność kolejnej reklamy spadła, była niższa, bo się okazywało, że to Lambo to działało, no ale ja tak nie chcę. To krótkofalowy zysk, a długofalowa utrata wizerunku to nie jest tego warte. Także to jest zobrazowanie tego, że można nawet zarabiać pieniądze w mediach społecznościowych, bo ja to ciągle uprawiam, nie używając ich praktycznie wcale. To jest ciekawe i dlatego warto, myślę, że się na to otworzyć. Kolejna rzecz to jest trening. Ja wiem, że nie wyglądam, ale ja od kilkunastu lat w każdym tygodniu coś ćwiczę. Dlaczego? No, po pierwsze dlatego, że muszę, bo jest taki przymus wewnętrzny, że no kurczę, no nie mogę się nie ruszać, bo od razu się robię jakiś nerwowy taki albo wręcz przeciwnie, oklapły. Natomiast no ja też tak mam, że dla mnie dużo łatwiej kontrolować wagę wysiłkiem niż dietą. No tak niestety mam. To jest jedna z takich rzeczy, gdzie tam jeszcze rozkminiam dużo elementów. I tak są gigantyczne postępy, bo przecież jestem prawie 30 kilo chudszy niż parę lat temu, ale jeszcze jest dużo do zrobienia i dalej uważam, że to jest jeden z tych słabszych punktów. A z treningiem jest łatwiej, bo wycisk przyjemny, bolesny jest zawsze fajny i to uważam, że to działa w biznesie. Nieraz miałem tak, że byłem wyzuty, normalnie wyjechany jak koń po westernie. Na przykład jakaś trasa była, potem wywiad, powrót i tak dalej. Dużo rzeczy się działo, rozmowa, tu jakieś decyzje, zmęczony na maksa, ale dobra, pójdę na ten trening. No już trudno, już nie chce mi się. Najchętniej bym odwołał, no ale już się umówiłem, to nie wypada. Już teraz to w ogóle, jak kupiłem tę siłownię całą, to już wiesz, to już w ogóle byłoby żenujące, że sam się wykręcam, w sumie mój zespół, który by tam był, by to widział, to już w ogóle no, niesmaczne wręcz by było. Także cisnę i się okazuje, że po tym nieprzyjemnym treningu zrobionym z niechęci dzień odżywa na nowo. Nagle się znów chce. Wow, jak fajnie. Trening, power. Ćwiczę różne rzeczy, tam siłownie. Ogólnie można by to skrócić do siłowni, jogi i biegania. I mam wrażenie, że to się świetnie uzupełnia, bo to jest każda rzecz, jest bardzo inna, każda działa na inne rzeczy. I działa to super. Działa to super. Czasem, jak mnie na przykład rząd zaczyna wkurzać,
to intensyfikuje jogę. Na przykład joga zawsze była raz w tygodniu, a potem się okazało, jak się lockdowny zaczęły, no to z emocjonalnych powodów trzeba było zwiększyć do 2 razy w tygodniu, no bo tej agresji narastało, że co tu się w ogóle odstawia i tak dalej. Więc to pomaga też emocjonalnie wyciszyć się. No, trening na siłowni może się nie pozwala wyciszyć stricte, ale nabrać energii do działania. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedyś miałem przekonanie, że trening to jest takie albo-albo, że albo jestem teraz na siłowni, albo ja robię biznes. A teraz wiem, że trening, godzina poświęcona na trening oszczędzi mi 3 godziny później w biznesie, bo będę lepiej myśleć, szybciej podejmować decyzje, będą to mądrzejsze decyzje, których nie trzeba będzie odkręcać, będę działać z lepszą energią, pracownikom się będzie bardziej chciało pracować, bo będą czuli tę energię ode mnie i tak dalej, więc to nie jest koszt, to jest inwestycja. Teraz to rozumiem w pełni, potrzebowałem na to lata, wy jesteście mądrzejsi, zrozumiecie to w 5 minut. Także naprawdę warto. Kolejna rzecz, minimalizm. To jest mój nawyk. Myślę, że to jest w jakimś sensie filozofia, umiejętność, ale też nawyk. Minimalizm to jest mój nawyk na zasadzie, to jest tak naprawdę kilka nawyków. Z jednej strony ja regularnie mam sesję wywalania. Patrzę na coś w biurze albo w domu i mówię, dobra, robimy czystkę tutaj, wywalamy. To nawet się wylewa czasem na innych. Na przykład mój wspólnik Karol wyjechał jakiś czas temu na wczasy i ja mówię do drugiego wspólnika Kacpra, mówię, ty, patrz ile on tu ma syfu i 3/4 tych rzeczy to nie są jego. Zróbmy tak, że przyjedzie do czystego, fajnego, tutaj minimalistycznego pomieszczenia, gdzie ma tylko parę swoich rzeczy i jest czyściutko. No i tak się stało. Po prostu wielkie sprzątanie, wywalanie rzeczy, więc naprawdę ja też, dlatego chyba mnie ludzie rzadko do domu zapraszają, bo wiedzą, że jeszcze bym im coś wywalił stamtąd, bo niepotrzebnie. Naprawdę, to moja żona się śmieje, że jak ja bym był projektantem wnętrz, to ja bym mieszkał w mieszkaniu takim jak japońska chatka, że miałbym poduszkę do siedzenia na ziemi, nie miałbym kanapy, nie miałbym krzesła i wiesz co? To nie jest przesada, to nie jest śmianie się, tak jest. Ja naprawdę, ja w domu siedzę na poduszce na ziemi i dla mnie to jest zupełnie normalna sprawa, bo mi są niepotrzebne te rzeczy. Zwłaszcza, że na poduszce na ziemi łatwiej zadbać o kręgosłup, a też przez to, że przez lata nie stałem przy komputerze, tylko siedziałem, no to też tam się pokrzywiło mocno. Także z przyczyn zdrowotnych również. Tak czy inaczej, minimalizm to jest bardzo ciekawa rzecz. Polecam o tym poczytać. Jest genialny blog becomingminimalist.com. becomingminimalist.com. zostawanieminimalistą.com. Bardzo fajny blog, fajny gość prowadzi, pisze bardzo mądre rzeczy, wdraża w minimalizm. Wiele lat temu, jak się na to natknąłem pierwszy raz, jeszcze na zenhabits.net. I jeszcze na przykład na sievers.org bodajże, albo sieve.rs, genialny gość, który sprzedał firmę za kilkadziesiąt milionów dolarów i od tego czasu po prostu no nie ciśnie 50 kolejnych, tylko se żyje i wyrzucił wszystkie swoje rzeczy. I jak zrozumiałem ten cytat minimalistyczny, taka idea minimalizmu, że najlepsze rzeczy w życiu nie są rzeczami. Jak się to naprawdę zrozumie, czyli nie tylko, że się będzie powtarzać jako fajny cytat, tylko naprawdę jak to skuma, że kurczę, faktycznie tak jest. Przypomnij sobie genialną chwilę ze swoich ostatnich, nie wiem, 15 lat. Coś fantastycznego, cudowne doświadczenie. No to co to jest? Prawdopodobnie jest to coś powiązanego z ludźmi, a nie z rzeczami. Oczywiście są wyjątki. Ktoś sobie przypomniało mi się, jak odbierałem z salonu nowy samochód. Bywają i takie rzeczy. Ale większość osób na takie pytanie odpowiada, kurczę, siedziałem z fajną dziewczyną na ławce i ją pocałowałem, albo pamiętam, jak wygraliśmy mecz z fajnym zespołem i tak dalej, albo pamiętam jakieś inne doświadczenia, albo zyskałem wymarzoną pracę, albo przeczytałem genialną książkę, albo coś tam było, się wydarzyło, albo podróż nawet do innego kraju, ale tania podróż, w hostelu spałem za 10 euro i tak dalej. Są to sytuacje, które nie wymagały nie wiadomo jakiego bogactwa, a jednak były świetne. I oczywiście nie mówię tutaj, że minimalizm powinien się odnosić do pieniędzy. Tu jest wyjątek, naprawdę, tak uważam. Pieniędzy im więcej, tym lepiej. To jest fakt. Nie za wszelką cenę, to jest logiczne, ale no nie ma czegoś takiego, że no warto mieć mniej. Bez sensu. Warto mieć więcej, nawet jak nie potrzebujesz. Dlaczego? Ponieważ nawet jak nie potrzebujesz, to jak masz więcej, to pomożesz innym. I już, na przeróżne sposoby, albo ich zatrudniając, albo przekazując na organizacje charytatywne, ale możesz zrobić tylko dobre rzeczy.
mając więcej pieniędzy. Także jak jesteś oczywiście dobrą osobą, ale tak zakładam. Także myślę, że też warto. Więc minimalizm, bardzo fajna rzecz. Regularne wywalanie rzeczy, zastanawianie się, do czego mi to jest tak naprawdę potrzebne. To klasyka gatunku, ja to miałem 400 książek na półce, a mam też dokument aplowski, gdzie sobie zapisuję przeczytane książki i patrzę, no to ja mam 400 książek na półce, a wychodzi mi na to, że czytam 7 książek rocznie. Tak wtedy było, bo jak używałem komórki. Teraz jak nie używam, no to nagle liczby skoczyły bardzo, ale nieważne. Więc wtedy czytałem 7 książek rocznie. No to mówię, to ile ja potrzebuję czasu, żeby przeczytać te 400 książek? Przecież to jest nielogiczne. Się kupy nie trzyma. Potem to samo z ubraniami, tak? Czy jeżeli czegoś tam nie użyłem od 3 miesięcy, a niektórych rzeczy od ich kupienia nie użyłem, to czy to jest przypadek? Czy one zaginęły w szafie? Czy może naprawdę, tak naprawdę to ja ich nie chcę? One mi się nie podobają, w sklepie mi się podobały, a teraz mi się nie podobają. I wtedy wory pełne rzeczy i do kontenera z PCK, z ciuchami. I tak robiłem z wieloma rzeczami. I dzisiaj jest tak, że jakbym musiał się przeprowadzić, to w jednym bagażniku zwykłego auta osobowego zmieszczę wszystkie swoje rzeczy. Wszystko. Tak naprawdę w 3 plecaki, zwykłe szkolne plecaki, zmieszczę wszystko, co mam. No, poza samochodem oczywiście, bo to wiesz, samochód czy tam dom, no to nie zmieszczę. Nie wsadzę, ale z takich rzeczy fizycznych to wszystko tam zmieszczę, w 3 plecaki. I nie dlatego, że to jest oda do negowania świata. Precz z iPhone'em, precz z wynalazkami, precz z gadżetami. Nie. To nie to jest ideą minimalizmu, żeby się katować, bo ja jestem tu Szymon Słupnik i ja teraz 27 lat spędzę na słupie z dala od ludzi i cywilizacji. Nie. Chodzi o to, że wszystko jest narzędziem. Coś cię kręci. Mnie elektroniczny zegarek nie kręci, to po co mam go mieć? Kogoś kręci? Niech go ma. Mnie kręci dodanie kolejnego języka. Tam nie jestem minimalistą. Jakbym miał czas, to bym się uczył 50 języków naraz. I tu muszę się wręcz siłą czasem hamować, bo trzeba patrzeć realnie. Natomiast niepotrzebny mi jest zegarek, ani elektroniczny, ani nieelektroniczny. Mimo, że używam telefonu tylko jak potrzebuję, to nie widzę powodu, żeby to był stary rzęch, tylko mam telefon, który działa, jest dobry, fajny i tak dalej. Dobrze mi się synchronizuje. Komputer też myślę, że mam dobry, bo jest to MacBook Pro, także nie byle jaki sprzęt, można powiedzieć, i spełnia wszystkie swoje oczekiwania, więc to nie jest tak, że ja neguję, precz z tym i teraz będziemy ascetami. Nie na tym polega minimalizm. Minimalizm polega na zadaniu sobie pytania, co jest dla mnie, a co nie. I już, takie proste. I trudne jednocześnie, zwłaszcza na początku. W każdym razie to po pierwsze pomaga zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, bo jak ty już zrobiłeś 17. sesję wywalania rzeczy z domu, to jest automatyczne, że ty nie kupujesz nowych rzeczy. Bo ty od razu masz tę myśl. Czy ja tego przypadkiem nie wyrzucę za kwartał? Chyba tak. To nawet tego wolę nie kupować. Po co mi to? Więc to oszczędzasz pieniądze, a po drugie skupiasz się na ważnych rzeczach. To jest to, że Obama miał jeden garnitur, Mark Zuckerberg ma zawsze taką samą koszulkę, Steve Jobs miał zawsze te same ciuchy i oni wszyscy mniej lub bardziej wprost mówili, że to między innymi po to, żeby nie podejmować decyzji w bezsensownych tematach. Co ja mam nad koszulką myśleć? My mamy miliardowe biznesy do zrobienia, a ja będę myśleć nad koszulką. Bez sensu. Tam są naprawdę decyzje poważne do podjęcia. I ja to widzę u siebie też, że rzeczywiście nie muszę myśleć nad pierdołami, typu którą książkę ja przeczytam następną, bo nie mam następnej. Rozumiesz? Kończę jedną książkę, to wbijam do katalogu Kindle i kupuję kolejną i gra. Więc nie ma takich rozkmin, no to wtedy działa to. Ktoś z widzów zauważył, niektórzy nawet jako hejterzy chcieli mi dopiec. O, taki biznesmen, a ile on tych garniturów ma? Coś mało. To prawda. Mało tego. Być może nawet zauważyłeś, bystry jesteś przecież, że zawsze jest ten sam Bentley. To nie jest tak, że w każdym odcinku jest inny. Więc, ale jest Bentley, rozumiesz? Czyli minimalizm, znowu podkreślę, nie polega na rezygnacji z czegoś, tylko rezygnacji z tego, co nie jest esencją naszego życia, biznesu, związku, wychowania dzieci i tak dalej. Także myślę, że udało mi się Cię wprowadzić w temat i gorąco zachęcam do zainteresowania się. Nawet uważam, że minimalizm to jest ogólna przyszłość naszej cywilizacji. Tak uważam, że ludzie będą kupowali to, co naprawdę potrzebują, co im zmienia jakość życia, a coraz mniej będzie takiego zbieractwa, kupowania impulsywnego, głupot, nie wiadomo do czego potrzebnych.
zazwyczaj do niczego. Myślę, że w tę stronę to będzie wręcz musiało iść, bo będzie to wymuszone zarówno przez gospodarkę, przez zmiany jakieś klimatyczne i tak dalej. Zbliżając powoli się do końca, ale powoli, regularny czas dla rodziny to jest mój nawyk. Pamiętam sytuację sprzed lat, że na jednym szkoleniu wychodzi kobieta, która zarabiała kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Była moją nową znajomą, znałem jej znajomych, więc wiedziałem, że to nie jest ściema na resorach, tylko wiedziałem, że zarabia co najmniej te 5 dych miesięcznie, wiedziałem, jakim jeździ samochodem za 300 koła, wiedziałem, że ogarnia. I ona mówi na tym szkoleniu, że dla niej bardzo ważne jest, żeby zawsze niedziela była wolna. Ja pamiętam, jak siedziałem wtedy z kolegą, no z paroma nawet, przy stoliku na tej konferencji czy szkoleniu i mówię do nich, nie ma bata, no ona ściemnia. Jak można mieć wolne niedziele? Bo ja byłem na etapie tak zwanego kwadrantu S, byłem samozatrudniony, rozwijałem swój biznes. To była jeszcze relatywnie początkowa faza, trochę, a z drugiej strony to ja też nie umiałem zeskalować jeszcze tego wtedy, bo nie miałem takich skilli. I dla mnie to było nie do pojęcia, to było autentycznie dla mnie nie do pojęcia, że przedsiębiorca mi mówi, że nie pracuje w niedzielę. Bo ja już od paru lat pracowałem w niedzielę, w sobotę, świątek, piątek, zawsze. Jak to ona mówi, że w niedzielę? Od tego czasu dużo się zmieniło, bo pracowałem właśnie nad manią delegowania, nad rozwojem, zarządzania i tak dalej. Dziś jest tak, że no nie pamiętam niedzieli, w którą bym pracował. To się może zdarzyć na zasadzie, że jakiś gość, z którym chcę zrobić wywiad, powie, że tylko w niedzielę jest dostępny, a potem wylatuje z kraju i tak dalej. I to się może zdarzyć. I pewnie się zdarzy od czasu do czasu. Natomiast tak naprawdę to jest mega mało weekendów, w które ja bym pracował. Czasem znowu pojadę gdzieś z rodziną i w kiblu w restauracji przypomni mi się jakiś genialny pomysł albo coś wymyślę, no to wtedy włączam komórkę, nagrywam co trzeba, prowokuję do dyskusji zespół i oni sobie tam dyskutują i wyłączam komórkę. I to jest tyle. Natomiast weekendy wolne w tygodniu zazwyczaj to jest tak, że między 9 a 15, maks 16 ogarniam wszystkie tematy. Nie mam więcej czasu, bo ja muszę czas biurowy, takiej pracy komputerowo-zarządczej zmieścić między grafikiem dzieci, tak? Bo muszę tu szkoły, przedszkola, cudawianki, więc to trzeba zmieścić. To nie ma tak, że ja tak, no, tak już sobie wymyśliłem i już, tylko trzeba to było mieścić. A potem z kolei to już jestem z rodziną, spędzam z nimi czas i jeżeli nie ma emergency, bo czasem się tam zdarzy, tak? Że jest jakiś turbo, ktoś wyskoczy na wywiad i mówi, że tylko pojutrze może. A ja nie gotowy, no bo gość napisał książkę, ja ją muszę przeczytać. Gość udzielił iluś wywiadów, ja je muszę obejrzeć, bo to nie mogę tak na rympał jechać i choć wesoło sobie pogadamy, tylko naprawdę chcę, żeby to było wartościowe dla Was. Czyli żeby to nie było tutaj tak właśnie na szybkęsa robione. No więc wtedy faktycznie wieczorem siądę, zaczynam czytać książkę. Takie sytuacje się zdarzają, ale bardzo rzadko. Ogólnie to jest tak, że z ręką na sercu to bym musiał powiedzieć, że pracuję ze 30 godzin tygodniowo. Ja wiem, jak to abstrakcyjnie brzmi z ust człowieka, który ma kilka firm i tak dalej, kilka krajów, ale ktoś z Was, kto tego słucha jako przedsiębiorca, który już zatrudnia ludzi, który znalazł fajny zespół, stworzył, taki ktoś to rozumie, bo widzi, że kurczę, jak jest dobry zespół, to po pierwsze wszyscy są szybsi, bo jest taka synergia, że każdy każdemu pomaga, a po drugie, kurczę, nie trzeba robić wszystkiego samemu. Ludzie wiedzą, co mają robić, mają prawa, obowiązki, mogą zrobić też fuck-upy, zawieść czasem i to też będzie ok, my to zaakceptujemy i tyle. Każdy swoje ma pomysły, przemyślenia, sprawy, działa. No i już. Są wyjątki, jasne. No dziś jechaliśmy do Warszawy, żeby nakręcić wywiad z Krzysiem Stanowskim, no to cały dzień w aucie, ale dlatego też po drodze też nagrywam Biznes 2.0, żeby ten czas dobrze wykorzystać. W każdym razie, no to siłą rzeczy tego się nie zrobi w okresie 6-godzinnym, ale za to odbiję sobie później, w inny dzień, w który nie przyjdę w ogóle do biura, bo sobie zrobię coś innego. Pouczę się słówek z innego języka na przykład, albo pójdę zrobić coś innego. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo nawyk spędzania czasu z rodziną, jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi, jest nawykiem dzisiaj już niepopularnym. Ludzie nie mają czasu. Albo jak już, to znam takich ludzi, którzy pracują do 18 i potem od 18 do 20, owszem, siedzą ze swoimi dziećmi, ale to polega na tym, że cisną ich, żeby się uczyły, róbcie te zadania, pilnują, czy robią na pewno dobrze i tak dalej. Ja zauważyłem nawet wartość
spędzaniu czasu takim niskich lotów, bym powiedział. Na przykład jak mój syn gra w Minecrafta, to ja widzę, że warto siedzieć obok i nic nie robić. W sensie, jak nie mam tyle siły, że chodź, pojedziemy na plac zabaw, pobawimy się dzisiaj razem, a bywają takie dni, że nie mam tyle siły, no to mówię, dobra, no mogę albo nie robić nic, czyli zamknąć się w pokoju i czytać książkę, albo siedzieć tam obok, a on se gra. I nagle się okazuje, że po 3 minutach on mnie zauważa i zaczyna mówić do mnie, zobacz, zobacz jak tu zbudowałem, a zobacz ten budynek, a zobacz te aksolotly, tak, on mi tak mówi, zobacz te aksolotly w tym Minecrafcie i tak dalej. I nagle ja nic nie muszę robić i jestem widzem Minecrafta i się okazuje, że to jest bardzo wartościowy czas, że on na koniec po 2 godzinach takiego grania przytula się i widzę, jak to jest ważne dla niego, żebym ja po prostu patrzył, co on robił, podziwiał jego dokonania. To jest niesamowite, że to czasem jest tak proste. Patrzysz, jak ktoś gra. Ktoś by powiedział, można wręcz z zarzutem powiedzieć, co to jest za wartościowy czas, co to za wychowanie, patrzeć, zamiast spędzać czas razem, gonić się. Jasne, jak najbardziej warto, jak są siły, możliwości, należy tak robić, ale czasem nawet takie prozaiczne rzeczy. I to jest nawyk, który warto w sobie pielęgnować. Spędzanie czasu z rodziną wpływa też pozytywnie na biznes, bo jesteś uspokojony, zrelaksowany, zakotwiczony. Wiesz, że jest ten dom, do którego trzeba wracać. To jest też taka kotwica, że nie przekroczysz pewnych progów, tak? Bo wiesz, zazwyczaj to tak wygląda, u moich znajomych przedsiębiorców przynajmniej, no, że oni są tacy mocno do przodu, no i te żony jakoś tak sprowadzają na ziemię. I ktoś, jak jest początkującym przedsiębiorcą, to myśli, że to źle. Że to tak, kurczę, jakby nie ta kobieta, to ja bym już po prostu rakiety na kosmos, na księżyc wysyłał z Elonem Muskiem. Razem, bym był jego wspólnikiem. Ale i w miarę upływu czasu się okazuje jednak, że jakby nie ta kobieta, to ty byś już w więzieniu siedział, bo byś robił taką optymalizację podatkową, żeby cię zawinęli. A ona zawsze mówi, kurczę, nie przesadzaj, nie, tak nie, to może nie, tu się uspokój, tu za dużo pracujesz i ty zaczynasz kminić. Z jednej strony cię to wkurza, że ona ci narzeka, a z drugiej myślisz, kurczę, no dobra, faktycznie to jak to zrobić, żeby każdemu było dobrze? I zaczynasz rozkminiać, jak to zrobić, żeby mieć też czas dla wszystkich i tak dalej, więc to jest wielokrotnie dobre. I jak sobie posłuchasz tych ludzi, konfederatów takich na przykład, którzy tam mówią, że wartością jest rodzina, że to jest taka bardzo ważna rzecz i tak dalej, to pierwsza myśl dla nowoczesnego człowieka może być, a po co mi rodziny, po co mi papierki, po co mi śluby, po co się wiązać, jak ja mogę mieć co tydzień inną kobietę? Ale jak zaczynasz budować świadomość tego, jak działa świat, to widzisz, że jednak po coś. Jednak po coś. Jednak nie za dużo jest tej wartości w tym, żeby mieć co tydzień inną kobietę, innego faceta. Jednak to nie daje jakiejś stabilizacji mentalnej. Jasne, może komuś to daje jakieś tam uciechy cielesne na chwilę, której tak potem trzeba zapić butelką wódki. Nie wiadomo dlaczego. Przecież miało być tak pięknie, a potem człowiek czuje pustkę. No to, a tak wypełniał nawet. Koleżanki wypełniał wręcz. Dobra, nieważne. W każdym razie widać, że to działa. Że ty, jednak okazuje się, że rozwodów w społeczeństwie jest w zależności od społeczeństwa, ale no w Polsce czytałem, że to jest 1/3, na zachodzie w Belgii na przykład 2/3 już, a Polska zmierza w stronę tych zachodnich krajów, czyli coraz szybciej ludzie się rozstają, coraz szybciej się tam coś rozpada i tak dalej. Czasem pewnie słusznie, czasem powinno tak być i to jest jedyne wyjście, ja to rozumiem, bo to jest życie i to różne rzeczy się dzieją, natomiast są też badania, które pokazują, że milionerzy rozstają się w 5% przypadków. Znowu ktoś cyniczny by powiedział, aha, no to dlatego, że za dużo jest do stracenia, bo podział majątku i tak dalej. No ale wiesz, kumaci milionerzy mają te wszystkie systemy zabezpieczeń, spółki z o.o., tam rozdzielności i tak dalej, więc myślę, że to nie jest powód, dla którego oni są w stałym związku. Być może to trochę jest inaczej, że żeby zbudować dobrą rodzinę, stały związek, dobrze wychowywać dzieci, to jest w zasadzie podobny zestaw umiejętności, co żeby robić dobry biznes. Zarządzanie kryzysowe, rozwiązywanie problemów, dogadywanie się z ludźmi, nawet gdy wszyscy są na siebie wkurzeni, szukanie rozwiązań zamiast problemów i tak dalej, i tak dalej. Czyż to nie pasuje do każdej z tych dziedzin, biznes, małżeństwo, wychowanie dzieci? Oczywiście, że tak, więc różne są, tak jak mówię, życiowe sytuacje, ale jednak ten nawyk spędzania wartościowego czasu z rodziną to jest coś, co działa i wpływa pozytywnie też na biznes. I tak jest, tak po prostu jest. Jestem przekonany. Przekonany to nie muszę być. Ja wiem, bo mam kilka przykładów nawet wśród najbliższych znajomych, że jak byli tacy do przodu,
że co piątek impreza i tak dalej, kobiety opowiadali, podboje, nie wiadomo co, coś czego nigdy w sumie nie rozumiałem, o co tam chodzi. I w końcu któregoś dnia trafiło i na nich. I mówię, kurczę, teraz to już dobra, jestem wyszalany, teraz mam tą swoją Gosię, Zosię, Kasię i już jesteśmy rok razem, tak fajnie jest, sympatycznie, już myślimy poważnie o dalszym etapie. Tu widać w ich biznesie też, normalnie na ślepo byś mógł strzelać, że ci, u tych ludzi coś się w prywatnym życiu wydarzyło, bo ich biznes też wygląda na stabilny, nie taki co tydzień nowy biznes, co tydzień będę miliarderem bez pracy, co tydzień nowy tam pomysły i tak dalej, tylko w biznesie też widać, że kurczę, ogarnął się, znalazł pomysł na siebie, realizuje go krok po kroku, pokonuje przeciwności, nie ucieka, kiedy jest problem, gdzie indziej, do innego biznesu i tak dalej, tylko go rozwiązuje. I tyle. Także myślę, że to jest dobry nawyk. Coraz bardziej będzie potrzebny w dzisiejszych czasach. Polecam swoją drogą nowy kanał mojego przyjaciela. Nazywa się Korgo Światek, gdzie on właśnie ze swoją żoną te tematy poruszają. Budują od lat szczęśliwe małżeństwo. Bardzo ciekawe i nietypowe zresztą, o czym tam zobaczyć. Także no, zapraszam tam, bo dają do myślenia. Co dalej? Budżet plan. Robię ogólnie budżet. Na każdy miesiąc, zawsze jak kończy się miesiąc, to praktycznie o północy wszystkich cisnę, żeby mi podali wszystkie liczby, ile kto komu wisi, komu trzeba przelać wypłatę. Wszystko chcę wiedzieć, jakie będą koszty nietypowe w przyszłym miesiącu, komu trzeba za co zapłacić. Zawsze mam te wyliczenia. Ile przychodów. Kiedyś żyłem na rympał, czyli coś tam zarobię, coś wydam, może nawet zostanie na podatek i tak dalej. Teraz od razu, ja pierwszego dnia miesiąca wiem, ile ja zapłacę 20 dnia miesiąca podatku, zanim księgowa to wie. I moje wyliczenia zawsze są w górę. Czyli jeszcze tak nie było przez ostatnich parę lat, żeby księgowa mnie zaskoczyła i powiedziała, panie Maćku, podatku jest tyle, a ja myślałem, że będzie mniej. Zazwyczaj, zawsze to jest odwrotnie. Czyli ja zakładam, że podatku będzie tyle, a jest trochę mniej, bo ja zawsze zakładam z górką. Jak nie wiem, jak rozliczyć jakiś koszt, to w ogóle go w głowie nie wyliczam i tyle. Więc muszę to mieć w budżecie. Mam cały budżet w Excelu, wszystkie wydatki, wszystkich ludzi tam wypisanych, którym płacimy, na liście płac, którzy są i wychodzi mi, że tu tyle, tu tyle, tu tyle, tu trzeba tym zapłacić. Przychody mogą być takie, zaniżam zazwyczaj, tak, czyli z wydawnictwa, jak wiem, że przychody były takie, to w tym miesiącu zakładam, że będą trochę niższe z jakiegoś powodu. Jak są wyższe albo takie same, to jest spoko. A jak wyjdą na niższe, no to dobrze założę. Także zawsze te wyliczenia są ok. I niektórzy ludzie, zwłaszcza jak są w długach, to nie lubią tego robić, bo to jest bolesne czasem, że ja pierdzielę, tak mało mi zostaje, w zasadzie minus mi zostaje na koniec miesiąca, ale to jest potrzebne, zwłaszcza jak chcesz wyjść z długów albo jak chcesz w nie wpaść ponownie. Trzeba takie wyliczenia robić. Wtedy wiesz, ile realnie masz pieniędzy. Oczywiście w zależności od skali biznesu te wyliczenia się tam robi albo co do złotówki, albo co do 10 zł, albo co do 100 zł, albo co do tysiaka. No bo jak jest większy biznes, to nie będziesz liczyć, że ty masz na koncie 7200, tylko wpisujesz, że masz 7 koła, no nie? Jak będziesz mieć do zapłacenia między 15 a 18 tysięcy za jakąś fakturę, wpisujesz 18 i tyle, bo to jest jakby takie ułatwiające logiczne, że nie da się, nie ma sensu nawet liczyć tam jakichś kosztów, że będzie faktura za gaz na 145 zł. To po co to wtedy w budżecie uwzględniać, jak dla tego budżetu to nie ma znaczenia. Ale w początkującym budżecie, u początkującego przedsiębiorcy takie liczby mają znaczenie. Więc to trzeba dopasować do siebie, natomiast trzeba to mieć. No nie ma czegoś takiego, że bez budżetu jakoś to będzie. No, niektórzy mają takiego farta, ale w większości przypadków, jak nie zaplanujesz, to nie będzie. I mam osobny dokument, w którym mam też majątek netto. Bo widzisz, są dwa rodzaje pieniędzy, można powiedzieć. Jedna rzecz to jest ten cash flow, tak? Czyli ile przychodzi, ile wychodzi. A druga rzecz to jest budowanie majątku, czyli ile ty masz. Bo cashflow to jest tak, że jak zarobiłeś 10 koła i masz ratę wynajmu terminowego 3000, no to cashflow się zgadza, tak? 7 ci zostaje i możesz powiedzieć, że masz spoko cashflow, dodatni. Ale majątek się nie buduje, no bo ty sobie najmujesz te samochody i jaki ty masz majątek, ja się pytam. Natomiast jak kupisz samochód, to wpisujesz go do majątku. To jest samochód warty tyle, no kupiłem za tyle, więc warty jest o tam 10% mniej, powiedzmy, bo za tyle dałoby się go szybko teraz sprzedać, więc taki mam majątek. Kupiłeś bitcoina, kupiłeś złoto, srebro, kupiłeś nieruchomość, to wszystko jest majątek. I dlatego
uważam, że to powinien być osobny dokument, żeby mieć to w głowie cały czas, że aha, czyli ja też buduję majątek. Tu nie chodzi tylko o to, żeby mieć dodatni cashflow, bo znam takich cwaniaków, sam byłem jednym z nich, którzy zawsze z tym cashflowem jakoś wyczarowali. Tak, tu karta kredytowa, tu kredyt na klik. Zawsze to tam jakoś się zaczarowało, że ostatecznie na ten rachunek było. Chociaż bywa, że się przegięło. Ja w którymś momencie nie miałem nawet na czynsz. Ale to był przez moment. Potem znowu się coś wyczarowało, coś się sprzedało, cashflow się odbudowało i tyle. Jest wiele ludzi, którzy mają dodatni cashflow i nie mają żadnego majątku. Albo mają majątek ujemny, ponieważ wiszą bankowi jeszcze 500 000 za kredyt hipoteczny. Czy mają nieruchomość wartą 600 tysięcy, wiszą pół bani, czy tak naprawdę to ich majątek to jest nieruchomość warta 600 i minus pół bani kredytu. Czyli ich majątek to jest, powiedzmy, realny to jest 100 tysięcy. To nie jest, że oni mają nieruchomość wartą 600 tysięcy, oni mają nieruchomość wartą 100 tysięcy, bo tyle jest spłacone. Reszta to jest bank. Do zapłaty jeszcze. Także tak to działa i tak to trzeba liczyć. A to są dwa niezależne elementy, równie ważne. Więc cashflow trzeba mieć dodatni, żeby nie wtopić, żeby się nie udusić. I majątek brutto, majątek netto tak naprawdę, czyli to, ile ty masz rzeczywiście pieniędzy w czymś. Nie na koncie, tylko taki naprawdę majątek w inwestycjach, w różnych rzeczach, wartościach, w nieruchomościach, w samochodach, ale twoich prawdziwie, to co naprawdę masz, a nie to co jest skupione na kredyt, pożyczone i tak dalej. To co jest realne, że mógłbyś to dziś sprzedać, bo to jest w pełni twoje. To jest twój majątek i to też powinno rok do roku rosnąć. Jak nie rośnie, nawet jak jesteś na minusie, to jak miałeś minus 1 000 000 rok temu, to warto, żebyś w tym roku miał minus 800 tysięcy. Wtedy znaczy, że majątek netto rośnie. No, on dalej jest może negatywny, ale przynajmniej idzie w dobrą stronę. I wtedy jest spoko. A jak maleje, to znaczy, że źle zarządzasz pieniędzmi. Co powinieneś wtedy zrobić? Obejrzeć moje odcinki na ten temat. Jest ich tutaj na tym kanale dość sporo, na przykład jak wychodzić z długów i tak dalej, także masz multum darmowej wiedzy. A jak chcesz zapłacić, to zapraszam na ekspertia.pl, tam też masz dużo książek w tej tematyce. Także budżet, planowanie, robienie majątku, spisu majątku. Kolejna rzecz, nawyk myślowy, czyli rozwiązania zamiast problemów. Łatwo jest być pesymistą, zwłaszcza w Polsce, ponieważ to jest nasza cecha narodowa, że zawsze marudzimy. Siedziałem na jednej imprezie takiej rodzinnej, i ktoś tam zaczął zdanie od najgorszej jest, że. I moja pierwsza myśl to była, a co mnie to obchodzi? Ja chcę wiedzieć, a co jest najlepsze? Dlatego podwójnie zwracam na takie rzeczy uwagę, że przez połowę życia, jak nie większość, też tak zaczynałem zdania. Widząc od razu szklankę do połowy pustą, co nie działa, co mnie wkurzało, co mnie irytowało. Czasem mam do dziś taki problem, na przykład jak patrzę na polityków, obojętnie to nie jest tak, że tylko tych, którzy rządzą aktualnie, ale tak ogólnie patrzę na tych polityków, czy to takich, czy siakich, opozycjonistów, czy nie, patrzę i nie mogę znaleźć tej pierwszej pozytywnej myśli, że a najlepsze, że mimo, że tam też są pozytywne rzeczy. Umówmy się, każda partia ma na koncie jakieś fajne zmiany też. W Polsce jest CIT 9% od spółek z o.o., podatek dochodowy, nie płacisz wtedy z ZUS-u, podatek dochodowy 9% oznacza, że jesteś w raju podatkowym. No a my tu narzekamy, bo oczywiście jest dużo powodów do narzekania, ale zacznijmy myśleć o rozwiązaniach. Dobra, wprowadzają coś tam, nowy ład, nowy dziad, nowy wał, coś tam. Dobra, rozwiązania, nie problem. Ojej, nowe podatki, oni chcą nas wytępić. I tak, spokojnie, take it easy. Rozwiązanie, nowe ustawy, trzeba je poczytać, trzeba obejrzeć Mencena, trzeba się zastanowić, jakie są rozwiązania i wprowadzić. Zmienić może formę, ktoś miał JDG, to zmienia na spółkę z o.o., na sekrety spółek.pl zapraszam, tam macie kurs na ten temat. Wpadasz na miękko, edukujesz się, zmieniasz i płacisz mniejsze podatki, płacisz mniej ZUS-u, mimo że nowe systemy podatkowe wprowadzono. To jak to jest możliwe? No, zawsze jest to możliwe. I w biznesie przecież, tak samo jak w życiu prywatnym, to jest klucz. To jest klucz. Bo są ludzie, którzy mają rozwiązanie na każdy problem. I są ludzie, którzy mają problem na każde rozwiązanie. I do której grupy chcesz należeć? Do smęcicieli? Obojętnie, co im podsuniesz pod nos, to nie, bo wtedy to się może wydarzyć to, a tamto to nie, bo się może wydarzyć tam. Zawsze się może wszystko wydarzyć, a ostatecznie i tak umrzesz. No to lepiej działać, coś robić, szukać, sprawdzić, jakie są realne problemy za rogiem. Jaki jest kolejny boss w tej grze? Zamiast stwierdzić, nie gram, bo może tam będzie troll po drodze. Bez sensu. Także
To jest, myślę, bardzo fajny nawyk myślowy, który udało mi się przez lata wypracować, dlatego ja o nim mówię, bo wiem, że to wymaga pracy, celowego takiego skupiania się. Dobra, jakie jest rozwiązanie? Jakie jest rozwiązanie? Często z zespołem na ten temat gadamy, że nie można przedstawiać problemu bez propozycji rozwiązania. Ta propozycja może być głupia, nietrafiona, bezsensowna, ale ma być inicjatywą tej osoby, która zgłasza problem. Jeżeli ona ma problem, mówi, że dobra, zgłosił się do nas klient taki, 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 ma takie do nas pretensje, co z nim mamy robić? Nie może być tak zakończone pytanie do mnie. Musi być potem, moim zdaniem powinniśmy zrobić to i to, a ty jak uważasz? I wtedy to ja chętnie porozmawiam. I mówię, dobra, ciekawy pomysł, ale ja bym to zrobił może tak i tak. Albo mówię, genialny rób. Nie może być tak, że ktoś zgłasza problem i nie zgłasza rozwiązania. Tak jak mówię, ja wolę mieć 10 głupich rozwiązań niż jedną koncentrację na problemie. Każdy problem ma rozwiązanie, a każdy przedsiębiorca bierze przed siebie problemy. To jest gra w rozwiązywanie problemów, w pokonywanie kolejnych bossów. A każdy nieprzedsiębiorca i tak jest przedsiębiorcą w innych dziedzinach. Bo nawet jak pracujesz na kasie, w markecie, to i tak w domu masz męża, żonę i dzieci, z którymi się trzeba dogadać i to jest też gra RPG. Tak, tam też są problemy do rozwiązania i tak dalej. Zresztą na kasie w markecie jest to samo. Też są problemy, z kim się nie lubisz, z kim się musisz dogadać. Czasem masz za dużo obowiązków, to też trzeba rozkminić. No, zawsze jesteś przedsiębiorcą tak naprawdę. No, każdy jest przedsiębiorcą w jakim sensie. Także tak to działa, dlatego rozwiązania zamiast problemów. Bo smęcić to można zawsze. Zwłaszcza jak jest sytuacja ogólnie smętna. Tak, czyli znowu wymyślą jakieś pandemie, lockdowny, cudawianki. To sytuacja jest ogólnie smętna, że to się rzuca, bije po oczach ten negatywizm, te złe rzeczy. I wtedy jeszcze większego wysiłku to wymaga, żeby powiedzieć, dobra, spokojnie. Wiem, ile jest syfu. To nie jest zakładanie różowych okularów, że świat jest nagle piękny, wspaniały i trzymajmy się za rączki, robiąc radosne kumbaya. I wszyscy chcą mojego dobra, nikt nie chce mnie oszukać. I te wielkie korporacje, które trzęsą posadami świata, to one są dobre, altruistyczne i w ogóle to tylko im ufać. I kupować proponowane przez nich preparaty. No, spokojnie. Chodzi o to, że dalej sobie zdajemy sprawę z tego, że świat jest pełen problemów. Świat to jest trochę dżungla i ludzie głodują, dzieci umierają z głodu, zwierzęta cierpią. Ale dobra, konkrety, rozwiązania, to i to. Robimy coś z konkretnym problemem. Ja mam, często biorę swój zeszyt, w którym wypisuję na przykład te plany i wypisuję hasło u góry problemy. Jakie mam aktualnie problemy? I wypisuję wszystkie, które mi przyjdą do głowy. Na przykład miałem kiedyś problem, wypisałem sobie, że za dużo czasu spędzam z komórką i często to jest właśnie takie sprawdzanie nerwowe, nie wiadomo po co i czego. I to sobie rozpisałem. Potem jakiś inny. I potem siedzę z taką kartką i myślę. Jak problemy, to jakie rozwiązania w takim razie? Co ja mam zrobić, żeby mniej czasu spędzać z komórką? I niektóre z tych rozwiązań były nietrafione, przetestowałem je, one były głupie, nie zadziałały i tak dalej. Na przykład problemem było, że za dużo jem i rozwiązaniem napisałem sobie na kartce, żeby nie dojadać dwóch ostatnich kęsów, żeby się nauczyć, że można też zostawiać. Bo u mnie to faktycznie jest taki problem, że obojętnie czy dostanę 5 wegańskich pierogów, czy 15, zawsze zjem wszystko. Bo tak jakoś mam, no, żeby się nie marnowało i tak dalej, więc no i sobie rozwiązanie wymyśliłem, że nie dojem dwóch ostatnich kęsów, no i potem zacząłem nie dojać dwóch ostatnich kęsów i to wcale nie zmieniło niczego. No to powodowało tylko, że nie dojadłem dwóch ostatnich kęsów z 5 pierogów, a potem wziąłem dokładkę jeszcze 3. I z tych 3 dodatkowych też nie dojadłem 2 kęsów, więc no, nie dawało to rozwiązania, więc nie każde rozwiązanie od razu działa. Czasem się wymyśla, czasem się latami dochodzi do niektórych rozwiązań, tak jak u mnie z delegowaniem obowiązków, żeby faktycznie tworzyć biznes, a nie firemkę. Także czasem to trwa dłużej, ale dobrze, no, szukamy rozwiązań. Czasem od razu, czasem ten, ale nie koncentrujemy się na problemach, bo jak zaczniemy się zakochiwać w problemach, to nasze życie lub biznes, lub związek, lub dzieci, to wszystko będzie nie do zniesienia. A jak zaczniemy tylko widzieć problemy po to, żeby myśleć, jak je obejść, jak je przeskoczyć, jak je pobić, coś z nimi zrobić, to wtedy momenty będą stresujące i trudne, ale w końcu będziemy szli dalej. I to jest w sumie nasz chyba moralny, duchowy obowiązek. I tak się rozwijać, i tak iść do przodu. Jak ten wyświechtany frazes coachingowy, nie narzekaj, że masz pod górę, skoro idziesz na szczyt.
niby frazes, a jednak jest w nim dużo głębi, bo tak przecież działa życie. I ostatnia rzecz. Ostatni mój nawyk nietypowy to jest mania reinwestowania. Jakby dzisiaj coś się stało, że zarobiłbym 100 tysięcy, których nie przewidziałem. Raczej się takie niestety rzeczy nie dzieją, ale dajmy na to, tak? Przychodzi jakiś przelew, ja nic nie wiem i wspólnicy mi mówią, wiesz co, bo negocjowaliśmy taki kontrakt, nawet się nie wtajemniczaliśmy, bo nie chcieliśmy tam nakręcać i tak dalej, ale udało się domknąć i przyszedł przelew na 100 koła. I patrzę te 100 koła, wiesz jaka będzie moja pierwsza myśl? Może najpierw powiem, wiesz jaka by była moja pierwsza myśl kilka lat temu? Co za to można kupić sobie? W czasy można auto, no, to jakieś można. Jak się myśli leasingowo, to można każde wtedy, tak, bo na pierwszą wpłatę to nawet na Ferrari wystarczy. Ale jak się myśli gotówkowo, no to tak człowiek się zastanawia, czy to warto całość w auto. Nieważne. W każdym razie to by była pierwsza myśl. I myślę, że to jest normalne, pospolite w sensie. Także większość ludzi taką myśl by miała. Zawsze tak jest, jak w jakichś tam głupich rozmowach w telewizji jest, co byś zrobiła, jakbyś wygrał milion. I zazwyczaj to jest właśnie... Kupiłabym dom sobie, drugi dla córki, wyjechałabym zwiedzać świat, kupiłbym, nie wiem, samochód i tak dalej. Czyli zazwyczaj to jest typowo konsumpcja. Ja mam manię reinwestowania. Czyli moją pierwszą myślą by było, dwie myśli by były. Pierwsze, kogo mogę zatrudnić teraz? Tak, mamy dodatkowe 100 koła. To jest przecież wypłata dla człowieka w zależności na jakie stanowisko, no ale to jest na kilka miesięcy to najmniej. Czyli możemy mieć takiego człowieka na kilka miesięcy. A przecież on na siebie zarobi przez te kilka miesięcy, jak dobrze to wszystko zorganizujemy. I już pierwsza myśl. Dobra, kogo? Jedziemy. Bierzemy gościa w Brazylii, żeby był naszą twarzą na kanale YouTube. Potem negocjujemy. A się okazuje, że on jest aktorem w brazylijskiej telewizji. To jest autentyczny case. I, no i stawki w związku z tym ma trochę inne. No ale mówię, kurczę, Felipe, ty jesteś dobry gość. Ty jesteś fajny, masz podobne przekonania. Też sobie nie dajesz wmawiać jakiejś narracji społecznej co do ostatnich wydarzeń światowych i tak dalej. Więc widać, że masz łeb na karku. Nie łykasz tego, co mówią media i tak dalej. Fajnie z tobą będzie gadać, więc ja zapłacę. I zaczynamy działać. I się rozwijamy. I to jest super. Także tak to funkcjonuje, więc to jest pierwsza myśl, kogo bym zatrudnił, a druga, w co jeszcze można zreinwestować. Czyli za 100 koła no to nie można poczynić nie wiadomo jakich inwestycji, ale jakieś już można. Tak? Można kupić złoto, można kupić ułamek bitcoina. Czy to jest właściwy moment, to raczej nie. Ale mówię, że można. Czyli da się. Można zrobić coś tam, w zależności ile tych środków jest. Ale chodzi mi bardziej o to, nie co konkretnie bym zrobił, tylko że to są pierwsze myśli. Kogo zatrudnić albo w co zainwestować? A może w marketing? A może od razu często też zadaję pytania. Dobra, jak mamy taki niespodziewany przelew, to od razu rzucam temat chłopakom od Facebooka i od reklam na Google'u. Czy możemy wrzucić tam więcej budżetu? Zwiększcie budżety. No mamy kasę, no to czemu nie przetrwonić jej na większy budżet reklamowy? I to jest duża zmiana, którą ja u siebie obserwuję, więc myślę, że warto ją przeprowadzić, bo widzę, że zmiana działa bardzo, bardzo na plus. Kiedyś by było, co se kupię, a teraz w co zainwestuję. Taka mała niby zmiana, a jednak gigantyczna. Całe życie zmienia. W pierwszym wypadku miałbyś chwilę przyjemności, a w drugim wypadku budujesz zawsze majątek i z czasem okazuje się, że to też jest przyjemne. Nie wiem, jak to jest, ale tak jest. Że kupić sobie nowe markowe ciuchy to jest oczywiście przyjemność. Kupić sobie nowe, znaczy dla mnie w sumie średnio, ale samochód to już tak. To jest przyjemność, to jest fajne, fantastyczne i każdy, kto kocha samochody, powinien mieć jak najlepsze. Życzę Wam tego. Jednocześnie kupienie kawalerki na wynajem to też jest przyjemność. Kupienie złotej monety to też jest przyjemność. Zatrudnienie nowej osoby to też jest przyjemność. Często trwająca dłużej, bo później działacie razem, rozwijacie się i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to jest wybór pomiędzy albo przyjemnością, frajdą konsumpcjonizmu, albo cierpieniem w imię wyższego dobra, bo dzięki temu buduje majątek. Nie. Okazuje się, że tak jak mój trener, pozdrawiam Radka, trener personalny, który w którymś momencie odkrył. Najpierw miał tak, że chodził do MediaMarktu co chwilę. Nowa promocja, nowy telewizor, laptop, coś tam. Chodził co chwilę i nawet się tego nie wstydził. W sensie wiedział, że to jest głupie, ale był taki świadomy tego, że on tak robi i już. No. I chodził.
i przekuł ten, zamiast eliminować ten nawyk, bo trudno eliminować nawyki, łatwiej jest zmieniać w inny nawyk. To teraz ma tak samo z akcjami na GPW. Wyobrażasz to sobie? On już nie idzie do MediaMarktu, czy tam eksperta po nowego laptopa, tylko jak mu się trafi, że ma dodatkowe dwa koła, to wbija i mówi, kupuję akcję Asbisu. Wbijam w Asbis na miękko. I podjarany całe, ja pierdzielę, mam więcej akcji Asbisu. Kupiłem Mabion. Wychodzę z tego z zyskiem za tydzień takim, że głowa mała. I się jara normalnie jak dziecko. I ja to rozumiem, bo on razem w sumie z Traderem 21 mnie przekabacili na akcję. Ja widzę, że to może być ciekawe. Więc to nie jest tak, że się cierpi przez to, że się buduje swoją lepszą przyszłość. To jest naprawdę kręcące. Zwłaszcza, że niektóre inwestycje są trudne. Na przykład przeczytałem, że nieruchomości w Albanii to jest dobry temat. I wdrażam się. Czytam dużo, edukuję i tak dalej. No i w końcu pewnie tam pojadę zobaczyć na własne oczy i być może coś sfinalizować. Zobaczymy. Natomiast samo to już, że można takie tematy rozkminiać, sam proces zakupu tego z jakimś tam tłumaczem i tak dalej, żeby sprawdzić, że mnie nie oszukają, jeżeli oczywiście do tego kiedykolwiek dojdzie, bo nie wiem jeszcze, to jest, czy to nie jest kręcące? Czy to nie jest fajne? Super przygoda. Także przygoda z inwestowaniem, z reinwestowaniem, z zatrudnianiem ludzi. Także mam manię reinwestowania i to jest taki nawyk, że po prostu jak tylko jakiś pieniądz wpada dodatkowy powyżej tych takich na koszty, że muszą być, bo to tu podatki, tu coś tam, to od razu myślę, dobra, w co? W co to wrzucać? W co wrzucamy? Czasem jest problem, czasem nie ma w co wrzucać, czasem niektóre inwestycje się kupy nie trzymają i trzeba przeczekać, ale no to wtedy się zatrudni człowieka, jak nie da się w jakieś aktywo zainwestować inne, a najlepiej to bym zrobił jedno i drugie, czyli tu jakieś aktywo, tu aktywo ludzkie i gra. No i co? Sporo tego było, wiem, ale myślę, że w miarę w przyjemny sposób podane i są to rzeczy ważne dla Twojego biznesu, więc mam nadzieję, że Ci się podobało nie tylko rozrywkowo, ale merytorycznie, że to jest coś, co możesz zastosować w swojej firmie lub w swoim życiu prywatnym, co po prostu uczyni je lepszym. Więc przynudzam ostatnimi czasy długo, tak? Wiem. Ale wiem, że mówimy i robimy tu bardzo ważne rzeczy, dlatego tak długo. Zachęcam Cię do zdobycia książek biznesowych na ekspertia.com.pl, choćby Nawyki 2.0, gdzie masz 400 stron o tym, jak te wszystkie nawyki, o których dziś mówiliśmy, wdrożyć teraz w życie. Mamy też książki dla dzieci i wiele różnych innych, także zapraszam gorąco, zapraszam na sekretyspółek.pl, jeżeli interesuje Cię spółka ZOO. Poniżej zresztą masz formularz, do którego się możesz wpisać, jeżeli chcesz założyć spółkę ZOO i polecani przez nas księgowi skontaktują się z Tobą i zadziałają. Zachęcam do Instytutu Lingwistyki, instytutlingwistyki.pl, jeśli uczysz się języków, tudzież na nowoczesna firma ORK, jeżeli chcesz dołączyć do naszej społeczności przedsiębiorców. Dzięki za wysłuchanie. Subskrybuj, komentuj, przekaż znajomym i trzymam kciuki, żeby żyło Ci się coraz lepiej. Mam nadzieję, że mam w tym chociaż taką malutką cegiełeczkę, żeby się do tego przyczynić. Wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć!